Mało kto o tym wie, ale w łasku yy, była pierwsza stała obecność wojsk amerykańskich na terytorium Polski. I to wyszło z twojej inicjatywy. Trudno nie, powiedzieć, że wyszło z mojej na, ja, na, na pewno, jak rozmawiałem z dowódcą sił społecznych Stanów Zjednoczonych, no to na pewno był w ogóle zdziwiony, że, 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 że ktoś o takich rzeczach mówi. Podejrzewam, że osób, które powiedzą, że to, było, i to był ich pomysł w tej chwili będzie bardzo wiele. Ale ja mówię po prostu, jak wyglądała, jak gdyby geneza yy, z mojego punktu widzenia całego tego przedsięwzięcia. Jeżeli ktoś myśli, że szkolenie pilota myśliwskiego polega na tym, że jakaś tam fantazja, coś tam, nie, nie, nie. Szkolenie pilota myśliwskiego to jest pokazywanie obrazów, pokazywanie obrazów, które on musi zapamiętać. Które musi zapamiętać i musi wiedzieć, jak zareagować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie bronić całej powierzchni Polski, bo też intencją atakującego nie jest atakowanie krowy na polu. I w takich sytuacjach broni się punktowo bądź płaszczyznowo, ale nigdy nie broni się całego terytorium. Jak będę leżał na tym, tym już w tym w łóżku i ostatnim tchnieniem będę, będę chciał coś powiedzieć, to na pewno nie będzie to co za strata. Tylko próbowałem. Ty też chyba jesteś perfekcjonistą, co? <laughs> nie, nie, do końca. Czasami wiem, kiedy odpuścić, żeby pójść naprzód. Ale inni ludzie odpuszczają wcześniej z reguły. No jak się. Z... Trzeba być zdeterminowany, żeby w życiu osiągnąć sukces. Nie? A determinacja i sukces to jest. To jest e... funkcja czasu i determinacji. determinacji nie? I szczęścia. No, szczęście jest też funkcją determinacji i czasu. Mm, jak ci przejedzie samochód, to nie do końca. No, jeżeli w ten sposób będziemy prowadzili dyskusję, to zawsze można niuansować. Wszystko można niuansować. Hmm. Dobra, możemy zaczynać. Hmm. Ale dobrym przykładem, tylko powiem czyli, że dobrym przykładem tego, o czym mówię, jest to, że wybitnymi wirtuazami, czy w ogóle wybitnymi ludźmi w tym, co akurat robią, są ci, którzy po prostu spędzili y, dziesiątki tysięcy godzin na, na, na treningu i tak dalej. Zresztą to fantastyczna książka, już nie pamiętam jak się nazywała, się, która mówi o tym, że im więcej ćwiczysz, tym po prostu lepszym się stajesz. No nie, to nawet jakaś zasada, chyba dziesięciu 10 albo stu tysięcy. tysięcy godzin, mhm, ko kojarzę to. Um, natomiast są, jest dużo... Dużo się mówi o tym, że to nie do końca tak działa, że jednak jest to jakaś funkcja te tego, że żyjesz w społeczeństwie i jest na przykład, nie wiem, 100 tak, osób... Tak, sto tak, osób, które... możesz zrobić sukces, wchodząc w dupę na przykład, nie? Mm. Albo kłamiąc, nie do albo będąc niesprawiedliwym. Nie no ale tego... w Polsce jest, Polska jest takim właśnie przykładem, że to, o czym rozmawialiśmy, te zasady czyli czyli... Yy, czyli... Subiektywizowanie prawdy, sprawiedliwości, że to czasami ludziom pomaga w osiąganiu sukcesów, i stąd negatywna selekcja, która jest powszechna. powszechna na Czyli dla ciebie ten komponent szczęścia nie jest jakiś kluczowy, jeśli chodzi o dochodzenie do sukcesu? Kluczowa jest, jest wola boska. Co masz na myśli po prostu? No, że po prostu trzeba brać pod uwagę, że jest jakiś anioł, który nad nami czuwa, i to trzeba brać pod uwagę. Okej, okay. tego się nie spodziewałem w tej odpowiedzi, ale dobrze. Zobaczcie, że, że, że czasami w takich sytuacjach ostatecznych, kiedy, jak to mówią, wita się z gąską, ojcze nasz się, że tak powiem, pojawia na ustach. Nad tym się zastanawiałem już kilka razy, że łatwo się mówi o tym, że wiara jest niepotrzebna w takim kraju, jak my, jak żyjemy sobie, jest wygodnie, ale w sytuacji, kiedy ktoś jest w takim naprawdę ciężkim zagrożeniu, w takim ekstremalnym zagrożeniu, to pewnie znacząco to, się to, to podejście zmienia. A mnie wiara była od samego początku. Pewnie jest to rzecz e, kulturowa, no, bo wyrzucałem z katolickiej rodziny. I pomimo, pomimo tego, że dzisiaj nie jestem aktywnym katolikiem, to absolutnie jestem, a jestem osobą wierzącą. I, znaczy wierzącą w tym sensie, że wierzę w Boga, że wierzę w sprawczość kogoś, kto ruszył te tryby, ruszył te tryby w, w, i spowodował ten ruch. Zauważyłeś, żeby ci to pomagało jakoś na przestrzeni twojej kariery? Że miałeś jakby takie wsparcie, miałeś się do kogo zwrócić? Jak się witasz z gąską, to pomaga. Niełatwiej jest. Jak z... się witasz z czyli jak jesteś w sytuacji zagrożenia? Tak, nie, kończysz życie po prostu. Mm -hmm. Jak widzisz generalnie po prostu śmierć przed oczami, to po prostu to czasami uciekasz się do tych a powiedzmy wartości spiritualnych, tak? Miałeś takie sytuacje latając? Ży... Nie nie latając. A chcesz powiedzieć, kiedy miałeś takie sytuacje? <laughs> Jedną z takich sytuacji była sytuacja, kiedy miałem ostatni skok, który wykonałem w ogóle w życiu ze spadochronem. Bo co do zasady uważam, że, że nie jest normalną rzeczą wyskakiwanie ze, sprawnie, ze, ze sprawnego samolotu. No i wyskoczyłem z tego samolotu. Pamiętam, to był bodajże 88 rok, lotnisko w Lubinie. Jakie bardzo charakterystycznie ułożone lotnisko, już nie byłem tam od bardzo wielu lat, kilkudziesięciu lat, w związku z tym nie wiem jak tam wygląda w tej chwili, ale wtedy to lotnisko było otoczone z każdej strony jakimś, jakimś problemem. Z jednej strony, już nie ja pamiętam geograficznie, jak one były, te, 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 te powiedzmy problemy w cudzysłowie umiejscowione, z jednej strony był duży osadnik wód kopalnianych, z jednej, z drugiej strony był. A była fabryka domów z, z linią kolejową i obok tego stadion, chyba Górnika Lubin. Mhm. Z drugiej znowu strony jakieś jezioro, yy, yy, no a z czwartej strony, ostatniej był po prostu las. No i akurat tak się zdarzyło, że że podczas ostatniego lotu, kiedy wyskoczyłem z samolotu, no, a skakaliśmy na robiliśmy te skoki na spadochronach sz 83 to taki spadochrony desantowe, gdzie nie ma na dobrą sprawę możliwości sterowania. Czyli stare po prostu się spada jak cegła. Stare, stare spadochrony już prawdopodobnie wojsko od, 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 od lat nie używa tego typu sprzętu. Te, te spadochrony nie miały żadnej, żadnej szczeliny napędowej. jakby Sterowanie tym, tym, spado, tym spadochronem było niezwykle Niezwykle trudne. Polegało na tym, że, że, że po prostu trzeba było po prostu się podciągać na linkach, na linkach łączących, łączących uprząż z czaszą główną. Czyli po prostu ciągnęła się za te linki, które tam były, i ewentualnie dała się troszeczkę posterować. Tak, tylko, że te linki to polega na tym, że tak jakby się człowiek po prostu wspinał na mhm. takiej linie, prawda? I. I to sterowanie było niezwykle po prostu nieefektywne. No i jak wyskoczyłem i otworzyła się ta czasza, okazało się, że zamiast opadać, to się wznosiłem. Bo dostałem się, że tak powiem, w noszenie termiczne w postaci bombla powietrza rozgrzanego, który, w związku z tym, że to jest to taki efekt podgrzewania powietrza na skutek operowania promieni słonecznych i ogrzewania podłoża, w pewnym momencie to podłoże ogrzewa z kolei jakąś tam masę powietrza, i ta masa powietrza ona się odrywa od powierzchni ziemi i w postaci takiego bombla. Bądź takiego komina, ona się po prostu ta, 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 ciepła, ta ciepła masa powietrza, ona się po prostu oddziela od, od ziemi i po prostu sobie wędruje do góry. No i ja dostałem się w taką, po prostu w takie noszenie termiczne. Jak spojrzałem pod czasze, to tylko widziałem, że tam troszeczkę te, jak przez ognisko by się, czyli tam było widać, że tam, że tam generalnie jest, jest, to powietrze jest troszeczkę. Marza się obraz, tak? Że tak, że to powietrze było troszeczkę cieplejsze. No i zamiast opadać, Wznosiłem się. No i jedynym sposobem na to, żeby po prostu, żeby, żeby, żeby jak gdyby zapobiec sytuacji dalszego wznoszenia i dryfowania, i, zdryfowa i, i, i zdryfowania mnie poza obszar, że tak powiem, tej roboczej części lotniska, było po prostu wspięcie się na kilka metrów, na tych cieniutkich lineczkach, po to, żeby po prostu ściągać czaszę i żeby po prostu czasza, żeby, żeby to powietrze ciepłe uwolnić i puścić następnie te linki, i żeby ta czasza z powrotem wypełniła się tym takim, powiedzmy, chłodniejszym. No, oczywiście, znaczy generalnie nie było to dla mnie w tym momencie do proste do wykonania, no i Brzmi jak nie najlepszy pomysł. To znaczy, to jest, to był jedyny pomysł, żeby generalnie w tym momencie się uratować. Znaczy, żeby, żeby mieć jakieś większe szanse na to, żeby wylądować właśnie na tej płaszczyźnie roboczy lotniska. No, ale nie udało się, w związku z tym zacząłem dryfować poza część roboczą lotniska, no i miałem akurat tego pecha, zaczęło mnie dryfować w kierunku rozjazdów kolejowych i, i, i tak zwanej fabryki domów. Wtedy były takie generalnie takie przedsiębiorstwa, które przefabrykowały elementy, z których później budowało się domy, i, w tych, i akurat w, tym, w tej fabryce domów, powiedzmy, były takie, było kilka takich, bo po, jeżeli, jeżeli pamiętam dobrze, to trzy czy cztery takie ogromne silosy z takimi galeryjkami, po których chodzili sobie po prostu tam ludzie. To były prawdopodobnie silosy, w których przetrzymywało się jakieś materiały, były pewnie cement, takie może kruszywanie, w których później produkowało się beton, no i, i ja po prostu. W pewnym momencie przechodząc, przekraczając linię lotniska i, i tego płotu lotniska, no to powietrze, powietrze się po prostu ochodziło i zacząłem po prostu spadać z taką prędkością, jak powinienem spadać. No i no nie było dobrego miejsca do lądowania, no bo po prostu było albo torwiska, albo po prostu ciężarówki jeżdżące gdzieś tam, i, i a przede mną po prostu trzy, rosły, wyrosły trzy, czy kilka tych ogromnych po prostu silosów. No i, no, i to był taki moment, kiedy po prostu mówię, że, no, że tu może być po prostu słabo. I pamiętam. Słabo, że ktoś się ktoś rozjedzie, czy słabo, nie, no, słabo że. słabo, że się po prostu zabije, tak? Że się przyjdzie tam z gąską, nie? No bo po prostu. Yy, nie było do, po prostu dobrego miejsca, żeby wylądować. A tak na drugą sprawę ten sam. Ten, 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 ten spadochron po prostu niesterowalny. Nawet gdyby było takie miejsce, to trudno byłoby. Trudno by było tutaj gdzieś wysterować, w jakieś małe miejsce, gdzie można by wy wylądować. No ale lecę sobie tak po prostu w kierunku tych silosów. No i tak widzę, że zaraz po prostu uderzę twarzą po prostu w ten, w ten z, w jeden z tych silosów na wysokości kilkunastu metrów. No i wtedy po prostu gdzieś tam, że tak powiem, słowa modlitwy ojczynaż pojawiły mi się pewnie gdzieś tam na ustach, pokładkowej i tej mojej gdzieś tam pamięci, to, to, to pamiętam, że, że po prostu te obrazy i gdzieś tam, te, to właśnie, że że gdzieś tam, że gdzieś tam w kilku słowach uciekałem się do, do możliwości najwyższego w celu uratowania mojej, mojej, mojej że tak powiem mojego młodego życia i prawda jest taka, że, że udało mi się ale zanim się to udało, to, tak jak powiedziałem, chciałem wylądować za tymi silosami, to chyba były właśnie jakieś też rozjazdy kolejowe, potem zacząłem po prostu upadać z taką prędkością, więc celowałem pomiędzy te silosy, no ale, yy, no, słabo w, w Kanadzie pamiętam, tylko że zsiągałem jakoś no, w sposób bardzo, bardzo silny te linki i, i jakoś mightneo, i wylądowałem przed tymi silosami na jakimś takiej jakiejś tam mikropowierzchni, małej powierzchni. Jeszcze pamiętam, że wpadłem w kałużę i nawet się nie wywróciłem, bo generalnie lądowanie na takim nie ST83 to, to jakby sposób lądowania na takim spodziewaniu, to jest po prostu nogi razem, a potem się wywracamy po to, żeby wyhamować, jakby ten. Jakby tą, jakby tą energię, zamianę energii e, potencjalnie na kinetyczną, żeby to po prostu miało jakby mniej dramatyczny sposób, z się wywracamy. No wtedy akurat tak wylądowałem, że po prostu dwie nogi na dwie nogi w, w kałużę, że się ludzie stali na galerykach i, patrzy, i patrzyli, co się tutaj stanie i potem zaczęli bić brawo, że ja się uratowałem. Zbyt wielu, że tak powiem, zbyt wielu jak gdyby zasług, w, w tym moich nie było. Pewnie właśnie, tak jak powiedziałem, wola boska. Tylko pamiętam koledzy, którzy jechali samochodem na Sygnale, żeby mnie podebrać z naszym instruktorem. To pamiętam, że mi mówili, że, że instruktor mówi: no, że jeśli się nie zabił, to na pewno ma całe wakacje z głowy, nie? Więc no, no, bo to, mówię o tym, bo, bo wywołałeś mnie do odpowiedzi, czy czasami na ustach pojawia się właśnie ta... I to, jak sobie tak żyjemy fajnie i nie ma wojny i wszystko się składa i to, ten Bóg pewnie nam nie jest potrzebny do niczego, nie? Ale dlatego naj... Jak gdyby, Polska jest katolickim krajem, a była na pewno do lat 90. była pff, naprawdę bardzo mocno katolickim krajem. Takim bardzo mocno wyznaniowym. Dlatego, że po prostu ludzie nie mieli, do czego się uciekać. Pamiętam lata 80. A szczególnie od 80., powiedzmy pierwszego roku wzwyż, bo do 81. roku to pamiętam w sklepach było wszystko w, w epoce rządów Gierka, praktycznie, że tak powiem, ta, 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 ten, ten okres bardzo krótki krótkiej młodości wspominałem, wspominałem praktycznie wszyscy jako taki bardziej kolorowy i powiew zachodu w Polsce, ale po, powiedzmy, 81 roku a, i później wprowadzeniu stanu wojennego, no to po prostu ta Polska była no, strasznie, strasznie szara i strasznie beznadziejna, prawda? I ludzie się po prostu, no... Myślę, że ta wiara w tym momencie była po prostu bardzo istotna, dlatego że po prostu nie było nic więcej. Prócz nadziei, nawet ta nadzieja y, nie była tak na dobrą sprawę zbyt mocna, dlatego, że po prostu no, nikt nie podejrzewał, że stanie się to, co się stało w 90 roku. I i tak na tę sprawę każdy po prostu, no, miał bardzo mało nadzieję, że to życie będzie inaczej wyglądało, prawda? Więc w związku z tym wiara i był, był, był po prostu takim, taką ucieczką od tej, od tej szarości. I tak jak rozmawiam z Monik, kilkoma kolegami ze starej Solidarności, oni też na dobrą sprawę nie wierzyli, że, że zwyciężą, tak? Oni robili wszystko, co, ich, co, w, ich, co w ich mocy. I robili fantastyczne rzeczy, ale też nie do końca um, myśleli, że w 89 roku, że stanie się to, co się stało, tak? Więc ta, ta wiara, ona, ona, była po prostu niezwykle istotna, a Kościół katolicki w latach 80. robił też fantastyczne rzeczy w kontekście, jak gdyby, podtrzymywania, yy, no, ludu na duchu, tak? Myślisz, że to, to, o czym rozmawialiśmy przed podcastem, że jako przedsiębiorca musisz wychodzić z inicjatywą i sam jakby kreować swoją rzeczywistość? Myślisz, że to w tamtych czasach by się to nie aplikowało? Gdybyś był starszy? Gdybyś był w tym wieku w tebie? wtedy? Myślę, że nie. Tylko, że w tamtych czasach, w związku z tym, że byliśmy pod przemożnym wpływem cywilizacji wschodniej, turańskiej, która hołduje tylko jednej z zasad, czyli z tych. Z w spośród pięciu podstawowych znaczników cywilizacyjnych, czyli prawda, sprawiedliwość, humanizm, czy człowiek, piękno i pieniądze, ta cywilizacja co do zasady generalizując, yy, hodowała tylko o jednej zasadzie, yy, czyli wartości, wartości, wartości materialnej. Człowiek nie był istotny, i widzimy to dzisiaj, że człowiek nie jest istotny w, w cywilizacji wschodniej. Prawda nie była istotna. Co do zasady, jeszcze raz podkreślam, bo było bardzo wiele osób, bardzo wiele ludzi w Polsce, w światu, którzy, którzy właśnie walczyli z, tym, z, tym, z, tym, z, tymi, z tymi zasadami, że tak powiem, właśnie cywilizacji wschodniej. W każdym razie, podejście do, do, do prawdy, sprawiedliwości, subiektywizowanie prawdy, sprawiedliwości, i to, co się dzieje dzisiaj. W Rosji, na Białorusi, prawda? Że prawda jest taka, jak, jak ten, który ją głosi, prawda? Czyli ktoś silniejszy, ten ma prawo mówić, że takie jest prawo, że taka jest sprawiedliwość, prawda? W taki, a nie inny sposób podchodzi się do życia ludzkiego, prawda? To, co mówiliśmy jeszcze kilka lat temu, dzisiaj mamy. Dzisiaj wszyscy to widzimy, prawda? Widzimy, w jaki sposób. Ludy cywilizacji wschodniej podchodzą do życia ludzkiego, do indywidualnego życia ludzkiego. I liczy się tylko po prostu władza, władza i, i pieniądz. I w tamtych czasach, w związku z tym, że byliśmy przed, pod przemożnym wpływem, tak na tę sprawę stawaliśmy się powoli, powoli właśnie takim, takim takim, bytem wyznającym, co zasady, generalizując oczywiście. Zasady cywilizacji turańskiej, to wszelkie ruchy mające na, 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 na uwadze obiektywizowanie prawdy, obiektywizowanie, obiektywizowanie sprawiedliwości, czy, czy głoszenie kultu człowieka jako takiego, to nie miało sensu, tak? I, i liczyły się tylko. Układy, układziki, czyli jeszcze raz, brak prawdy, brak sprawiedliwości, pieniądz, bardzo istotny, prawda? Stąd te wszystkie problemy związane z, z tym, że, że korupcja była czymś absolutnie powszechnym i, i powszechnie i było po prostu po, 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 powszechne przyzwolenie. To nie wynikało z tego, że w Polsce wykształciły się jakieś, jakieś mechanizmy które były tu specyficzne tylko dla Polski. Nie, po prostu byliśmy pod przemożnym wpływem cywilizacji turańskiej. I gdyby nie przełom 89 roku, to pewnie dzisiaj bylibyśmy taką po prostu Białorusią, gdzie, gdzie tak naprawdę państwem wasalnym, absolutnie bez jakichś państwowości, i bez tych wszystkich po prostu fantastycznych rzeczy, które mamy dzisiaj, prawda? Czyli, czyli jak gdyby ten w miarę obiektywny system sprawiedliwości, prawda? W miarę obiektywny, w miarę obiektywny. System, system, system informujący ludzi o otaczającej rzeczywistości. W miarę efektywny system edukacyjny, prawda? O to też walczyliśmy, prawda? I, i, i robimy wszystko, żeby po prostu żeby, żeby hołdować prawdzie obiektywizować prawdę, sprawiedliwość. Mamy szeroką swobodę w dziedzinie kultury, piękna, sztuki. Cenimy człowieka, jednostkę. No i życzy się pieniądze i władza jest też niezwykle istotna, prawda, ale nawet cywilizacji łacińskiej oczywiście yy, yy i władza i pieniądze były były po prostu bardzo istotną rzeczą. I oczywiście w tej całej dyskusji my to po prostu, my, my ujmujemy to wszystko w sposób jakby taki generalny, prawda? Czyli, ale łapiemy fundament, łapiemy fundament do rozmowy, bo jeżeli będziemy niuansować, to oczywiście możemy niuansować przez, hmm, przez bardzo długi czas i nie, nigdy nie, nie określimy prawdziwych problemów związanych z polską hmm, i tym, jaka ona dzisiaj jest, dlatego, że to, jeżeli mówimy, że my staramy się dążyć do prawdy obiektywnej, staramy się dążyć do prawdy, do, do prawdy obiektywnej, do sprawiedliwości obiektywnej, to, to my się staramy, ale nie znaczy, że my osiągnęliśmy taki poziom, który nas satysfakcjonuje. On jest zdecydowanie lepszy, aniżeli. Ten poziom, który mieliśmy w latach 90. Ale na pewno mamy bardzo wiele w tym zakresie do, do zrobienia. I, i, I widać to oczywiście w działaniach ludzi, którzy rządzą naszym krajem. W aspekcie politycznym, gospodarczym, szczególnie w tym aspekcie gospodarki rządzonej przez polityków, zarządzanej przez polityków. To widzimy to po prostu od polskiej cywilizacji turańskiej, czyli podejście do prawdy, sprawiedliwości, podejście do tego, jak ważny jest pieniądz, jak nieistotne jest życie ludzkie. I, i po prostu my, jako Polacy, musimy zrobić wszystko, żeby walczyć o, 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 o te właśnie jak gdyby pryncypia cywilizacji łacińskiej tak, by za 20 lat. Wspomnienie tego, że Polska była w domenie, w domenie cywilizacji torańskiej, żeby to po prostu było tylko, jak gdyby jak, jak zły sen prawda? I, 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 I po to, żeby to się stało, to, to młodzi ludzie muszą zrozumieć, że jeśli nie wezmą odpowiedzialności za państwo, za kraj w swoje ręce, to ktoś to zrobi za nich. I jest nawet takie powiedzenie. Nie wiem, czy dobrze zacytuję, że e, interesuj się polityką, bo jeśli nie, to polityka zainteresuje się, e, się tobą. Będziesz dla... rządzony przez głupszych ludzi niż ty sam. Z tego co pamiętam, ten co idzie. Będziesz rządzony przez ludzi, którzy są głupsi niż ty, jeśli nie będziesz się interesował polityką. Po prostu wpuścisz tam ludzi, którzy są mniej kompetentni. No, tragedią. Niestety tragedią. Czy może nie tragedią, ale jak gdyby specyfiką. Yy, systemu demokratycznego najlepszego, jaki kiedykolwiek został wymyślony, jest to, że nie zawsze, nie zawsze w demokracji, w systemie politycznym uczestniczą ludzie, którzy reprezentują sobie, sobą najwyższy zestaw wartości różnego rodzaju. I dramatem demokracji, szczególnie tego trzydziestolecia międzywojennego, Czyli od 1989 roku do teraz, jest to, że bardzo często yy, dawaliśmy przyzwolenie na funkcjonowanie w polityce yy, demagogom. Yy, czyli pozwalaliśmy w swoim lenistwie intelektualnym, pozwalaliśmy po prostu na okłamywanie nas samych, prawda? I to, co powiedziałem, w cywilizacji łacińskiej dążenie do prawdy, sprawiedliwości i prawdy w tym akurat zakresie, to jest właśnie z jednej strony dbanie o to, żeby przekaz yy, przedstawiciela, który zaraz ma czy, czy pretendenta do tego, żeby, żeby być naszym społecznym przedstawicielem w parlamencie, to z jednej strony ten przekaz on powinien być prawdziwy, on powinien być, yy, on powinien być. Yy, Skonstruowane w taki sposób, żeby tam po prostu nie było kłamstwa, nie było fałszu, prawda? A z drugiej strony społeczeństwo powinno zadać sobie pytanie i odrobić lekcję i, i tą pracę, tak na sprawę mentalną, czy to, co on mówi, czy to po prostu jest realne do, do spełnienia. Tragedią jest czasami sytuacja, kiedy mówiący, czyli pretendent, mówi coś, w co wierzy. A co jest absolutnym fałszem, kłamstwem? Tutaj możemy mówić już o nawet jakiejś agenturze wpływu, prawda? Bo oczywiście jest bardzo wiele osób również, które mogą być agentami wpływu, które są stymulowane przez jakieś czynniki zewnętrzne, ale mogą być również agenci wpływu, którzy są po prostu, przepraszam za wyrażenie, ale głupi. Tak? Ja nie jestem pewien, czy... Jak ja sobie o czymś takim myślę, to wydaje mi się, że nie można liczyć na to, że ludzie sami pójdą po odpowiedzialność i będą analizowali informacje, które są im przekazywane w mediach. Ale tak to musi po prostu być. I... Uważam, że to powinny być inne jednostki, więc jeśli jest jedna jednostka, która przekazuje nie do końca prawdziwe informacje, to powinny być inne silne jednostki, nie więcej na tym samym szczeblu. To szczerze. mówisz o elitach. Mhm. Się, Uważam, że... że to jest ich robota. Oczywiście, że społeczeństwo nie jest jednorodne i są osoby, które mają Większe bądź mniejsze predyspozycje do myślenia abstrakcyjnego. I oczywiście, że elity, tutaj wchodzimy bardziej w bardziej filozoficzną, dyskusję, ale oczywiście, że, że, każde społeczeństwo powinno mieć jakąś część, taką bardzo mocno predestynowaną do tego, żeby, 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 żeby te, jak gdyby być, te, jak gdyby stanowić tą, tą, to taką część, która będzie liderem, prawda? Która będzie, będzie zadawała odpowiednie pytania, będzie robiła jakąś odpowiednią syntezę informacji przekazywanych społeczeństwu, informacji, którą społeczeństwo jest żywione, i na bazie tego dawała rekomendacje temu społeczeństwu, prawda? Czy to w formie publicy, publicystyki, czy to w formie różnego rodzaju formy? Oczywiście sztuka jest tutaj niezwykle istotna, bo pamiętamy lata 80. gdzie, gdzie muzyka, która jest też formą sztuki po prostu galwanizowała y, tą opinię, to w jaki sposób y, opinia odbierała tą rzeczywistość. I, y, gdyby nie tak fantastyczne y, y, kapele jak Brygada Kryzys, czat komando Tilt, czy Tilt, to, to do dzisiaj y, prawdopodobnie, a może, 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 może później ewentualnie zmiany po 89 roku by, by, by zaistniały, dlatego że tekst, y, który ja do dzisiaj pamiętam, Tomka Lipińskiego, one były, one, one, one miały ogromną wartość mobilizowania szczególnie młodych ludzi. I, I to są, i to jest właśnie rola elit. Jak gdyby motywowania ludzi do tego, żeby po prostu w bardziej proaktywny sposób i racjonalny podchodzili do, do, tego, do, do, do tego, czym ojczyzna jest, do, do, do swojej przyszłości, do tych, których nawet wybiera, wybierają, prawda? I nawet jeśli, powiedzmy, jakiś procent będzie w sposób swobodny poddany manipulacji i w sposób efektywny ta manipulacja na nich działa, to zawsze liczymy na to, że większość z nas będzie starała się podchodzić do, do tych wyborów w sposób po prostu racjonalny, tak? Ja się odnoszę do tego, że jest taki cytat, że e, ciężkie czasy tworzą twardych ludzi, twardzi ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą miękkich ludzi. I ja się z tym nie zgadzam, bo, bo uważam, że ci twardzi ludzie, gdyby byli mądrzy, to nigdy by nie doprowadzili do czasów, które stworzą miękkich ludzi. do, do tego się odnoszę. Znaczy... Że teraz to jest takie zwalanie odpowiedzialności, że wy w tych miękkich czasach to jesteście niezbyt, niezbyt twardzi. Powinno się do tego nie dopuszczać, moim zdaniem, w ogóle. Znaczy tutaj. W się z Tobą nie zgodzę, dlatego że y, twarde czasy powodują, y, powodują jak gdyby bardzo takie proste oddzielenie, y, że tak powiem, ludzi, którym chce się chcieć, od ludzi, którzy akceptują po prostu y, to, co mają. I wydaje mi się, że w tych takich gorszych czasach, lat, lat 80. w Polsce, to. To tym, którym chciało się naprawdę. Chciało im się chcieć, to robi bardzo wiele różnych, fantastycznych rzeczy. Tworzyli muzykę, tworzyli sztukę. Kształcili się w sposób niebywale efektywny. Nawet nawet nie wiem, w kontekście nawet języków obcych, bardzo wielu y, wybitnych Polaków zrobiło wybitne kariery poza granicami Polski. bo chciałem się po prostu chcieć, bo nie, nie akceptowali tego, co ich otacza. Dzisiaj jest łatwiej akceptować to, co nas otacza, dlatego że dzisiaj wystarczy mieć głowę na karku i złapać dobrą pracę w dobrej firmie czy jakiejś korporacji, bądź samemu założyć jakąś, powiedzmy, działalność. I jest zdecydowanie łatwiej zaakceptować to, co nas otacza, bo to, co nas otacza, jest, jest fantastyczne. Żyjemy, żyjemy w wolnym, wolnym kraju, który oczywiście jest targany przez różnego rodzaju ciemne siły i strefy wpływów, strefy interesów w Polsce się bardzo mocno krzyżują. Ale tak na dobrą sprawę, bez wynikania w te wszystkie meandry i, i, i szczegóły, to no, Polska jest fantastycznym krajem. Uważam, że, że Polska dzisiaj na przestrzeni wieków chyba ma jeden z najlepszych okresów. Wszyscy młodzi ludzie, którzy żyją w Polsce, mają fantastyczne możliwości. Praktycznie nieograniczone możliwości. Ten okres trzydziestolecia on. On był fantastycznym okresem dla, dla naszego kraju. I, I chcielibyśmy, żeby on trwał. Nie? Ale no niestety świat się w tej chwili po prostu y, dramatycznie zmienia. I wydaje mi się, że w, tym, w tej sytuacji, kiedy otacza nas y, względy dobrobyt, kiedy otaczają nas te wszystkie możliwości, łatwiej jest wymagać mniej od siebie. Od siebie samego. Tu chodzi przede wszystkim tylko o wymaganie wymaganie od siebie samego więcej, bo jest takie fajne słowo w języku angielskim complacent, czyli że wystarczy. Nie? Że po co mam się, że tak powiem, spinać. Dzisiaj ja nie warto się uczyć młodych ludzi sam, że tak powiem, mam córki i jak w procesie wychowania, jak, jak, jak podchodzą do pewnych rzeczy. Ale widzę, jak bardzo istotny jest. To się nazywa work-life balance. Um, jak bardzo istotna jest siłownia. Jak bardzo istotny jest melanż. To zawsze zależy, które... ile mają lat. Proszę? To zależy, ile mają lat. No, mówię tutaj o, o młodych ludziach, tak? Mówię tutaj o ludziach 20 plus, prawda? Nawet 30, bo. W moich czasach, kiedy byłem młodszy, to ludzie co do zasady, co do zasady łączyli się w pary zdecydowanie szybciej. Dzisiaj ludzie, znaczy nie tyle łączyli się w pary, ale, ale, ale w jakiś sposób. Yy, yy, uzyskiwali certyfikat yy, z, zgodności, tak? Znaczy, śmieję się, ale po prostu obie, obiecywali sobie to, że będą, że będą formalizowali o, związek, prawda? Jak ważny jest melanch? nie spodziewałem się, że to do ciebie dzisiaj usłyszę. Nie, nie, no bo ja powiem <laughs> szczerze, że ja pracuję z bardzo, z, bardzo, z bardzo dużą liczbą młodych ludzi, i ja widzę, jak niezwykle istotne jest to, że młodzi ludzie dla nich jest naprawdę super istotne to, żeby po prostu pracowali mniej, żeby zarabiali tyle samo, albo że i więcej. A jeszcze dodatkowo, żeby po prostu mieli właśnie czas na, na bardzo wiele różnych innych rzeczy. I ja tego absolutnie nie wartościuję. Tak samo jak nie wartościuję, chciałbym, żeby to jasno, jasno zabrzmiało, że ja nie wartościuję. Nie podchodzę w sposób taki, że chciałbym wartościować cokolwiek w kontekście na przykład cywilizacji turańskiej i cywilizacji na przykład łacińskiej, dlatego że każdy, każdy, każdy system filozoficzny, system wartości, on wynika z pewnej geografii. Ja lubię posługiwać się takim naprawdę bardzo prostym schematem. Proste schematy bardzo często, one, one jak gdyby są w sposób prosty rozumiane. I znowu generalizujemy. I znowu generalizujemy cały czas, to zaznaczam, bo nie chciałbym po prostu, żeby ktoś myślał, że nie wiem, że na przykład nie wiem. w są, po fajni, przypadku. Fajni ludzie. Mm -hmm. Nie ludzie. I nie chciałbym niuansować, bo jeszcze raz powtarzam, że jeżeli się niuansowali, to ta dyskusja nie ma sensu. Co do zasady, to wygląda to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy sobie na Cyberii, blisko bieguna północnego, gdzie jest kolernie zimno, gdzie jest bardzo mało światła. Wiadomo, jak wygląda wegetacja, roślin, trudności z przeżyciem, jest zimno, w związku z tym trzeba robić wszystko, żeby, żeby ochronić się. Człowiek w takich warunkach myśli przede wszystkim o tym, żeby przeżyć. Prawda, sprawiedliwość, piękno są mniej istotne. Człowiek są mniej istotne inny człowiek, co mniej istotne, aniżeli ja i środki do tego, żeby mógł przeżyć. Jeśli, jeśli jesteśmy na Półwyspie Apenickim, gdzie jest cały czas ciepło, ryba przypłynie, jabłko spadnie, to możemy myśleć o prawdzie, sprawiedliwości, obiektywnej sprawdzie, sprawiedliwości, o filozofii, o pięknie. Możemy tworzyć to piękno. I nie wartościując, chciałbym, żeby, żeby jasno to wybrzmiało, że geografia bardzo mocno determinuje, takim jesteśmy. I mówię o tym dlatego, żeby jasno również zaznaczyć, że ja nie wartościuję postaw dzisiejszej, dzisiejszej młodzieży. Tak? Ale absolutnie możemy sobie o tym rozmawiać, możemy sobie to opisywać i możemy w sposób, powiedzmy, socjologiczny do tego podchodzić, zastanawiać się, dlaczego jest tak, a nie inaczej, prawda? I jak zrobić, żeby było lepiej dla nas wszystkich i dla młodzieży, i dla ludzi starszych, ale też przede wszystkim dla tych, którzy dopiero w przyszłości pojawią się w tym naszym pięknym miejscu. Na świecie, prawda? W Europie. Skąd się u Ciebie bierze drive do gromadzenia tych wszystkich informacji, do uczenia się tyle na temat świata? Interesuje mnie wszystko to, co jest mi potrzebne do życia, do lepszego zrozumienia um, otaczającego mnie świata, do bycia bardziej efektywnym w tym wszystkim, co robię. Bo, yy, bo mi zależy. Co do zasady, bo mi zależy. Na... I pod zawsze ci tak zależało? Tak. I posłużę się nawet przykładem. Kiedy byłem pilotem myśliwskim w 11. Pułku Myśliwskiego i później w 3. Pułku Myśliwskiego zawsze byłem wyrywny. Znaczy, zawsze chciałem zrobić coś, czego nie musiałem zrobić. W pewnym momencie nawet mój, jeden z moich dowódców mi powiedział w kilku żo żołnierzkich słowach, których nie zacytuję, żebym nie robił czegoś, Sp spróbuję opisać to, bo to te kil kilka żołnierskich, powiedzmy, tych jak, jak sześć możesz... żołnierskich słów opisuje ten, 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 jak gdyby tą, tą postawę y, w sposób perfekcyjny. Ja, ja, ja postaram się używając innych słów powiedzieć, y, co miałam my na myśli. Mi my ono myśli... nie przeszkadza w tych sześciu słów, jak coś. Nie, ale ja, ja staram się być człowiekiem kulturalnym i, i, i pewne zasady są niezwykle istotne, nawet to, w jaki sposób formujemy nasze myśli, czy werbalizujemy przekazy. Co do zasady, powiedział mi, że żebym nie był zbyt wyrywny, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo bycie zbyt. powiedzmy, zbyt. Hmm, proaktywnym niczego mi nie da. Że może mi tylko przynieść szkody. Bo hmm, za, co do zasady, jeśli nie robisz nic, to masz mniejsze szanse, żeby zrobić coś źle. Prawda? No więc ja nigdy nie hodowałem w zasadzie bycia pasywnym i zawsze byłem czy, czy reaktywnym. Jak w wojsku. W wojsku, tak na dobrą sprawę, bycie reaktywnym, prawda, czyli reagowanie na polecenia, rozkazy i tak dalej, szczególnie w tym sowieckim wojsku, bo w tym wojsku, powiedzmy, anglosaskim, w tym myśleniu anglosaskim, jednak premiowane jest bycie proaktywnym i, i, i w sposób efektywny wykorzystywanie, jak syntezy wiedzy w celu stosowania, stosowania odpowiedniej taktyki na polu walki, ale ja dzięki temu, że, że, byłem zawsze bardzo jakby proaktywny i wyrywny, jakiś nazwał mnie jeden z byłych szefów sztabu, Wańka, Wstańka. Wańka, Wańka Wstańka wiemy, to jest taka rosyjska laleczka, która, że tak powiem, nie można jej położyć, że tak powiem, na, 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 w, w pozycji horyzontalnej, zawsze by, by, powraca do pozycji pionowej. I wydaje mi się, że dzięki temu osiągnąłem w wojsku to, co osiągnąłem. Wydaje mi się, że w wojsku osiągnąłem całkiem, całkiem sporo. Odszedłem na własnych zasadach z wojska 10 lat temu. Zaznaczam, nie musiałem odejść z wojska i, i, i nawet miałem taką bardzo fajną dyskusję jednym, z jednym z generałów, który mnie bardzo mocno zachęcał do tego, żebym został w wojsku. Ale na wyjenku pewnie miałeś z wieloma osobami. W wojsku, kiedy nie? Właśnie, że nie. Jak to możliwe, skoro stawiasz tak bardzo na swoje? To nie chodzi, że ja stawiam na swoje. Ja stawiam na, na proces. Wierzę głęboko, że trzeba być proaktywnym, że ro trzeba robić dobre rzeczy. Ale innym. się przykładami. To... Może jeżeli posłuszę się przykładem, może będzie łatwiej zrozumieć to, o czym mówię. Kiedy zostałem dowódcą bazy, w tym okresie takiego 30-lecia międzywojennego, kiedy politycy nie do końca byli zainteresowani wojskiem, rozwiązywali te jednostki i tak dalej, nikt do mnie nie wymagał, żebym miał jako dowódca bazy, jako dowódca bazy, dowodząc. Jakąś tam liczbą samolotów, nigdy nie wymagał, żeby miał sprawność samolotów na poziomie powiedzmy 75%. Ja sobie sam postawiłem taki cel. I ten cel stał się celem całego sztabu, wszystkich ludzi, z którymi pracowałem. Pamiętam, kiedyś miałem rozmowę z dowódcą Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. To też jest bardzo fajny przykład. To były powiedzmy lata 2012. I, I w tamtym, akurat okresie do, 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 do bazy, czy jest w własku, przyjeżdżali wszyscy możni tego świata, bo chyba była dobra, dobrze zarządzana. Akurat wtedy pan generał Majewski lubiał zawsze przewozić wszystkich do bazy, którą dowodziłem bo wydaje mi się, że, bo to, że, że ta, ta baza była fajnie dowodzona w tamtym, w, tamtym, w tamtym okresie, kiedy ja dowodziłem tą bazę. No i przyjechał do nas dowódca sił pojechnych Stanów Zjednoczonych, czterogwiazdkowy generał. No i mamy z nim jakąś tam, powiedzmy, interakcję i w krótkich, urzędniczych słowach mówiąc y, dzisiaj, powiedziałem mu, y, dlaczego y, trwałe stacjonowanie wojsk y, Stanów Zjednoczonych, miałem na myśli, w tym momencie rozmawialiśmy o, o siłach powietrznych, o eskadrach samolotów 16, stacjonowanie w Polsce, dlaczego ma sens dla Stanów Zjednoczonych. I powiedziałem mu tak, jak tak, 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 powiedziałem mu w, w, w kilku stopniach, dlaczego po prostu jest to fantastyczny pomysł, dlaczego, dlaczego jest to rozwiązanie efektywne dla nich w kontekście ich stacjonowania tutaj w Europie i tak dalej, i tak dalej. I gdyby moją ukrytą agendą w tym momencie było to, że wiedziałem, że jeśli będziemy mieli a, eskadrę, a, Sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, tutaj, powiedzmy, stacjonującą, bądź nawet w systemie rotacyjnym tutaj w Polsce, to dla nas to będzie jak powiew świeżego, świeżego powietrza w kontekście doskonalenia technik wykorzystania systemu F-16. My, jak Kenya Dżupo, potrzebowaliśmy cały czas, cały czas bocowania przez lepszą jakość i przejmowania tej, tej jakości. I oczywiście, moją ukrytą agendą w tym 2012 roku, zaznaczam, to było przed 2014 rokiem, czyli, czyli aneksją Krymu. Ja po prostu chciałem na co dzień po prostu z nimi robić trening tutaj w Polsce. Po kilku miesiącach szef Office of Defense Cooperation z warszawskiej, z warszawskiej ambasady, to znaczy amerykańskiej ambasady w Warszawie, a, pułkownik e, Matt Willis przyszedł do mnie i mówi: Prosiłeś się, Tomasz. I w Własku zaczęliśmy. Mało kto o tym wie, ale w Własku y, była pierwsza stała obecność wojsk amerykańskich na terytorium Polski. I to wyszło z Twojej inicjatywy? Trudno nie, powiedzieć, czy wyszło z ja, pewno, Na pewno, jak rozmawiałem z dowódcą sił Stanów Zjednoczonych, no to na pewno był w ogóle zdziwiony, że, 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 że ktoś o takich rzeczach mówi. Podejrzewałem, że osób, które powiedzą, że to było, i to był ich pomysł w tej chwili będzie bardzo wiele. Ale ja mówię po prostu, jak wyglądała jak gdyby geneza yy, z mojego punktu widzenia całego tego przedsięwzięcia. I wtedy dowódca 52 skrzydła, chyba 52. skrzydło w spangdalem, yy, powietrznych Stanów Zjednoczonych, i dowódca pułkownik. Yy, Dżluzadek, bardzo y, też y, ciekawa postać, dlatego że y, Zadek był Irańczykiem, który robił karierę w wojsku amerykańskim. Wtedy był y, y, pułkownikiem, dowodził 52 skrzydłem. Jeśli się nie mylę, to było 52 skrzydło z Pangdalem. I on został wyznaczony, jako y, m, mój partner do budowania y, tej podstawowej jednostki, która się nazywała detachment, Aviation Detachment w łasku. Zaznaczam, że to były, no, może zaznaczam, to, 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 to jest bardzo ciekawe, że w 2012 roku. I jeszcze wojsko nie do końca mówiło, nie, nie do końca porozumiewało się w języku angielskim. Pamiętam, że, że y, y, sztab 32. bazy wtedy, który się składał z fantastycznych ludzi, y, oficerów z doświadczeniem, ale mieli jedną poważną ułomność, a mianowicie y, słabo komunikowali w języku angielskim. W związku z tym Zastępca dowódcy bazy przyszedł do mnie i mówi: Krystian, ale, jak ty sobie wyobrażasz? Wszyscy my w ogóle po angielsku nie śmigamy, nie śmigamy, nie? A ja mówię: To założycie sobie wszyscy maile i będziecie komunikowali za pomocą maili. Pamiętam, że wtedy Google Translator startował i on oczywiście nie był tak dobry jak dzisiaj, ale już był na tyle dobrze żeby komunikację mailową, yy, w komunikacji mailowej wykorzystać ten, ten, ten translator. I to, co wydawało się na początku niemożliwe, to nagle stało się, że tak możliwe. I po, pomocą... po jakimś czasie z wielką pompą było yy, właśnie to otwarcie tego Aviation Detachment. Pamiętam, że przyjechał wtedy przyjechał bardzo wielu ważnych gości. Między nimi przyjechał admirał Stavridis, który był wtedy chyba głównodowodzącym sił NATO. Tak patrzyłem na tego oficera marynarki Stanów Zjednoczonych, w tym takim starym mundurze. Widać było, że był po prostu świetnie zachowanym, ale widać, że tam już było. 25 lat na tym udurzałem, że, że świetnie prezentujący się człowiek i, i, i pamiętam ten, ten moment, że to wtedy po prostu był taki, taki, taki moment, kiedy ja sobie myślałem, że, że, że zrobiliśmy to, nie? Nikt nam nie kazał. Nikt nam nie kazał robić takich rzeczy. Nikt nam nie kazał wprowadzić samolotu F-16 w taki sposób, jak wprowadziliśmy. To była grupa po prostu zapaleńców, szaleńców która pracowała nierzadko po 12 godzin dziennie, żeby zbudować taką jakość. Nikt nam nie mówił, macie pracować 12 godzin. Nie, po prostu to my sami, tak? Jak w kontekście szóstej eskadry i tych ludzi, którzy tak ciężko pracowali w tej szóstej eskadrze, żeby zbudować tą, tą, tą jakość. Tak? Nikt w szóstej eskadrze nikomu nie kazał robić niczego. Ci młodzi ludzie, miałem tą okazję właśnie dowodzić szóstą eskadrą, kiedy budowaliśmy tą fantastyczną jakość szóstej eskadry, Ci młodzi ludzie po prostu robili to wtedy, bo chcieli uczestniczyć w czymś fajnym, w czymś sexy, w czymś, co ma sens, tak? Nie w tym starym, śmierdziejskim lotnictwie, które ja pamiętam, że pomimo tego, że oczywiście, że w latach 90. pracowałem z fantastycznymi polskimi pilotami, którzy nie mieli tej szansy, którą my potem mieliśmy, tak? Ale to leniwstwo polegające trochę na tym, że briefing, debriefing, czy nawet takie omówienie polotowe na długość papierosa, a wszystko takie po łepka. I potem nagle, nagle, nagle szansa zbudowania po prostu czegoś w oparciu o, najnow, w oparciu o najnowocześniejsze zdobycze techniki. Tak? No bo samoloty w 16 system w 16 w latach. Od początku 2006 roku był naj, najnowocześniejszym samolotem wielozadaniowym w Europie, prawda? Więc i ci ludzie, ci, ci, ci ludzie, którzy w większości odeszli z wojska, żaden z nich nie pełni żadnej ważnej roli w, w lotnictwie wojskowym. W tej chwili większość z nich odeszła. Fantastyczni piloci. Większość z nich osiągnęła szczyty, czyli zostali instruktorami. Oni odeszli. Ale w tamtym czasie nikt im nie kazał niczego. Im się po prostu chciało chcieć. Oni po prostu, oni. Nie powiem, że byli dobrze dowodzeni. Nie powiem, <laughs> że, byli, że byli inspirowani, <laughs> że byli poddani zabiegom socjotechnicznym. Oczywiście, że to wszystko było, tak? Ale, ale do dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli porozmawiałbyś. Yy, z, z tymi ludźmi, to po prostu oni by powiedzieli prawdopodobnie, że, że to był fantastyczny czas, że uczestniczyli w czymś fantastycznym. To było strasznie ciężkie, tak, no bo, 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 bo cierpiały rodziny, prawda, i na no 12 godzin pracy, to jest jednak, jednak to, jest, to jest ciężka rzecz, no nie? Ale zbudowaliśmy fantastyczną jakość, która po prostu, którą potem mogliśmy po prostu, you know, Epatować, proszę, Epatować, emanować w całej Europie, tak? Jak jechaliśmy na, na ćwiczenia, to po prostu to, to byliśmy po prostu pewni, że my po prostu coś tam reprezentujemy. Tak? Ja byłem sam wtedy dumny z tego, że, po prostu, że czasami polski pilot wiedział więcej, aniżeli Holender, Duńczyk, czy tam powiedzmy, czy powiedzmy Belg. Byłem dumny z tego, że na przykład polski pilot. Manuale taktyczne po prostu miał w małym palcu i żonglował wszystkimi tymi wartościami, prawda? Zasięgi tych wszystkich różnych systemów bojowych i tak dalej. A Holendrzy pływali, nie? I, ta, I ale tym ludziom chciało się chcieć. Oni po prostu byli głodni sukcesy, tak. Większość tych ludzi osiągnęła sukces. Tak? Gdzieś tam większość tych ludzi mówi sukces finansowy, oczywiście. Znaczy sukces oczywiście osiągnęli też w wojsku, w, tej, w tym wymiarze, powiedzmy, spełnienia samego siebie, bo większość z nich, tak jak powiedziałem, nie, nie dowodzi dzisiaj w polskim lotnictwie wojskowym, ale osiągnęli sukces, bo się spełnili. Oni odeszli z wojska, mając głębokie poczucie spełnienia. I zrobienia czegoś fajnego, a potem powiedzieli: Okej. Okay, skoro uważacie, że ktoś inny jest lepszy, to żegnę gienia I poszli do linii lotniczych, tam zarabiają jakąś tam dobrą kasę, wiedzie im się dobrze, żony są zadowolone, w końcu mogą odetchnąć finansowo. I tak, i tak powinno być. Tak. Ale, ale tak jak powiedziałem, ta, na samym początku ta po prostu inspiracja do ciężkiej pracy, chęć, robienie czegoś fajnego to jest niezwykle istotne. W moim, w moim przypadku było tak, że, że, że ja nie potrzebowałem inspiracji, tak? Inspiracja generalnie zawsze była we mnie i, i dzisiaj tak jest, tak? I oczywiście, że są ludzie, którym się to podoba, nie podoba. W wojsku akurat miałem na to, że tak powiem, wywalone. I w ogóle mnie to nie interesowało. Czy komuś się podoba, czy się nie podoba. Z, z tych ludzi, którzy po prostu, nie wiem, zazdrościli tego, że, że gdzieś tam szybciej awansowałem, a nie jeżeli oni. Bo myśleli, że na przykład im się bardziej należy, aniżeli mnie. Jeżeli w ogóle, w ogóle miałem na to wywalony. To w ogóle nie interesowało. Więc robiłem swoją robotę, tak? Czyli, jeżeli na przykład Amerykanie powiedzieli, jeżeli Fish i, i cała, że tak powiem, amerykańska banda powiedziała, Skinny będzie pierwszym instruktorem szko szkolonym tutaj w Polsce. Skinny? że ja miałem taką ksywę wtedy. To, to nikt z nim nie dyskutował, tak? Tylko Skinny zaczął zapakował torbę yy, książkami i po prostu zaczął za. za, za, za jak to się mówi, zapierniczać. tak? I, I nikt mi niczego w wojsku za darmo nie dał, ale myślę, że ja dałem bardzo wiele. Yy, siebie zostawiłem, że tak powiem, właśnie w drugim skrzydle, w pierwszej bazie, trochę w drugiej, pewnie w 32, drugiej, no i trochę gorzej wspominają, ale cóż. Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło Ci przez myśl, że fajnie, gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje małpa gmail.com dyry p u i e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Poczemu czemu nie? Dobra, to tyle. Takie odebrałem wrażenie ciebie właśnie po naszej pierwszej rozmowie. Tak sobie pomyślałem, że wyglądasz jak człowiek spełniony. To było dla mnie ciekawe. Że wychodzisz z wojska i samo to, że latałeś na F-16 i robiłeś to w takiej formie, właśnie miałem wrażenie, że, że bije od ciebie coś takiego, że jesteś spełniony. Ale teraz się zastanawiam z kolei nad drugą rzeczą. Myślisz, że to jest wynik Twojego podejścia mentalnego? Myślisz, są jakieś rzeczy, które ci przeszkadzają w sobie, coś chciałbyś zmienić? Jest coś takiego, co. Pomimo tego, że wyglądasz na osobę spełnioną, to jednak ci coś przeszkadza, cały czas i nad czymś pracujesz? Czy nie ma takiej rzeczy. I starasz się myśleć na tyle pozytywnie, że po prostu cały czas jesteś zadowolony. To na pewno nie jest prawdą. Przede wszystkim staram się być po prostu ze sobą w, w, w prawdzie. Zaczynając w ogóle od tego, to bardzo mocno staram się. Yy, kreować życie w oparciu właśnie o, 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 o bardzo takie mocne połączenie z tymi pięcioma wyznacznikami cywilizacji łacińskiej. I nie ma dla mnie niczego ważniejszego, jak prawda, sprawiedliwość, jak człowiek, jak właśnie yy, yy, sztuka kocham sztukę. I, i oczywiście na ten wymiar materialny, jest niezwykle istotny, prawda? I to jest, jak gdyby to są, to są, to są super istotne dla mnie rzeczy. I w tym sensie na pewno jestem człowiekiem spełnionym, bo nie jestem zakłamany i czuję się sam ze sobą dobrze. Nigdy nie podejmuję decyzji, które, które w moim przekonaniu mogą być. Niesprawiedliwe, że mogę kogoś okłamać i tak dalej. Czuję się po prostu w tym względzie, czuję się bardzo dobrze. Oczywiście, że nie czuję się spełniony do końca, bo pewnie nawet jak ostatnim, jak, jak będę leżał na, na powiedzmy, w, na tym, w, w, może nie katafalką, tak, ale jak będę leżał na tym, tym, już w tym łóżku i ostatnim tchnieniem, będę, będę chciał coś powiedzieć, to na pewno nie będzie to co za strata. Tylko próbowałem. Masz to na Twitterze napisane. Tak, bo to jest niezwykle istotne, tak? Czym jest życie, jeżeli nie jesteś spełniony? Bo czy pieniądze są spełnieniem? Czy dobra materialne są spełnieniem? Czy raczej y, szczęście wynika z innych rzeczy, tak? Ja myślę, że szczęście właśnie wynika z tego, żeby żyć w prawdzie y, samym sobą, żeby się czuć samemu, z sobą, Dobrze, ale oczywiście, żeby na to wszystko był nałożony taki, jakby, obiektywny matrix, właśnie z, tego, z tej prawdy, sprawiedliwości, ze wszystkich polskich rzeczy, które są niezwykle, które powinny być dla nas niezwykle istotne, a które niestety no, nie są co do za zasady, generalizując znowu, ważne dla, dla wszystkich. tak? I, I wydaje mi się, że powinniśmy robić wszystko, żeby po prostu coraz więcej ludzi po prostu hołdowało właśnie tym zasadom, że prawda jaka ona by nie była, tak? Ale musimy po prostu obiektywizować tą prawdę, prawda? Sprawiedliwość. Yy. No się podejście do człowieka, tak? Dlatego tak troszeczkę tą dygresję, prawda? Jeżeli słyszę, że polski generał wzywa do pospolitego ruszenia i mówi, że całe społeczeństwo powinno się przygotowywać do wojny, to się we mnie gotuje... Dlatego, że ja bym wymagał od takiego generała, żeby najpierw naprawę zaczął od siebie, żeby najpierw zaczął wykorzystywać w sposób efektywny, drastycznie efektywny wszystko to, co my jako społeczeństwo mu dajemy te wszystkie zasoby, te wszystkie środki trwałe, sprzęt. Ludzi, czyli to wojsko, tak? Niech to będzie na samym początku profesjonalne, może nie w 100%, tak? Ale niech będzie w 80% profesjonalne. I jeżeli ci wszyscy, którzy są odpowiedzialni za kreowanie tego w pewnym momencie powiedzą, słuchajcie, potrzebujemy waszej pomocy. Oczywiście, że społeczeństwo musi, w sposób proaktywny odpowiedzieć również na takie powiedzmy wezwanie, tak? Oczywiście na co dzień musimy być dobrymi obywatelami, musimy że tak powiem właśnie e, odpowiadać na edukację, musimy płacić podatki, musimy myśleć w sposób proaktywny o bezpieczeństwie naszego kraju, tak to wszystko jest istotne, tak? Ale wrzucać ludzi w kamasze to jest tylko wtedy, jeśli będziemy mieli zdrową armię. Bo jeżeli wrzucimy ludzi w kamasze, do chorej organizacji. To będziemy mieli tylko po prostu maszynkę do mięsa, taką, jak, jaką mamy w Rosji. I, i, I to jest niezwykle, że tak powiem, istotne. No, to zawsze się po prostu we mnie gotuje. Bo po prostu. No, no, obowiązkiem wojska dzisiaj jest po prostu być profesjonalnym. Uczyć się, być. Yy, być, być, być jak najbardziej z, y, efektywnym w kreowaniu wartości dodanej w postaci y, możliwości odstraszania, tak? Mm. Jeszcze chcę wrócić do tego spełnienia... Mm. To, co powiedziałeś, wszystko się mi zgadza przy założeniu, że ty potrafisz sam wyznaczyć sobie jakieś limity tego, ile jesteś w stanie zrobić, i dowieść te limity. A to jest bardzo trudne. Bardzo trudno jest powiedzieć sobie, ja jestem w stanie zrobić X, i później zrobić to X. Bardzo trudno jest wyznaczyć, ile ja rzeczywiście jestem w stanie zrobić. Znaczy, I to się zmienia i tak nie, z czasem. dlatego, że trzeba w tym wszystkim być trochę wariatem. Znaczy, trzeba sobie wyznaczać cele, które są nierealne. I starać się ułożyć ścieżkę dojścia do tych celów. W miarę realną ścieżkę dojścia. I Prawda? później mierzyć wyniki, na przykład tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, czyli zmierzam w tym kierunku, czy nie zmierzam w tym kierunku. Znaczy wytrwałość to, co ja mówię, to, co, o czym mówiłem na samym początku, żeby chciało się chcieć. Jeżeli codziennie się staje z łóżka, i myśli się o tym, jak pchnąć, proces do przodu po to, żeby uzyskać na sam koniec ten, ten proces, który nas interesuje, to to się wszystko składa w logiczną całość. Tak, Ja znowu parafrazuję, zawsze, zawsze używam takiej, 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 takiego obrazu, w celu z, po to, żeby zrozumieć to, w jaki sposób działam. Um. I jeszcze wcześniej może powiem o tym, jak generalnie podchodziłem do mojej służby w wojsku. Jak byłem takim zwyczajnym pilotem, jak skończyłem e, szkołę lotniczą w 1995 roku i byłem takim zwyczajnym pilotem, to moim zadaniem było jak najszybciej się wyszkolić na samolocie 21 poznać wszystkie manuale w taki sposób, żebym e, robił postępy, żebym to szkolenie robił w sposób efektywny, żebym nie musiał powtarzać lotów, jeżeli nie trzeba. I nie interesowało mnie do końca, co robi mój kolega z lewej, co robi kolega z prawej, co robi dowódca SKD, albo co robi dowódca bazy. Oni wszyscy mieli swoje zadanie do wypełnienia. Moim zadaniem było to, żeby być jak najlepszym pilotem. Prawda? I na tym byłem skupiony. I nie myślałem o tym, jak rządzić państwem, czy jak wybrać papieża. Tym w ogóle nie interesowało. Interesowało mnie po prostu to, to tu i teraz. Oczywiście. Miałem jakąś tam swoją świadomość społeczną i tak dalej, ale mówimy o tym, w jaki sposób generalnie decydujemy o swoim samorozwoju. Okej, okay, mogę cię to zatrzymać? I to w momencie, kiedy skupiałeś się na tym, co jest tu i teraz, i załóżmy, musiałeś powtarzać te loty za często, to nie było takiego momentu, że byłeś frustrowany? Znaczy, gdybym musiał za, za, za często na tym etapie powtarzać loty, to bym prawdopodobnie nigdy nie został pilotem myśliwskim. Bo trzeci powtórzony lot lotnicy myśliwskim to najczęściej był aut. Mm -hmm. I samolot transportowy albo, albo, albo śmigłowiec. Więc no, miałem to szczęście, że, że nie powtarzałem tych lotów zbyt, zbyt wiele, w związku, z tym, w związku z tym nie byłem jakoś tam strasznie sfrustrowany. Ale wydaje mi się, że nie powtarzałem tych lotów zbyt wiele, dlatego, że zawsze po prostu byłem piekielnie dobrze przygotowany. Że zawsze byłem dobrze przygotowany do danego lotu. Pod względem wiedzy, pod względem odtrenowania, jest taki sposób, kiedyś jeszcze nie było symulatorów, to był taki sposób na latanie, pieszo latając. Czyli tak na dobrą sprawę chodziło się po jakimś tam wyznaczonym tam kawałku betonu, znarysowanym, i się po prostu latało, po prostu i się latało, i się mówiło, myślało się. Taka dba, forma wizualizacji. Taka wizualizacja, zamykam oczy i. Wtedy te zamknięte oczy, ta czerni, ona jest takim moim symulatorem i sobie tam latamy i odtrymamy. Jeżeli włożymy wystarczająco dużo um, energii w to, żeby osiągnąć sukces, to minimalizujemy wtedy możliwość pojawienia się porażki. I to jest to, jest to o czym rozmawiałem się troszeczkę przed, przed programem, a mianowicie, że szczęście jest trochę funkcją. Ciężkiej pracy i czasu. Nie? Ten element boski jest jest, jest super ważny, ale, ale pomijalny. Tak? Oczywiście, tak jak powiedziałeś, jeżeli będziemy niuansować, to są rzeczy, na które nie mamy w ogóle żadnego wpływu, ale na pewne rzeczy, w sensie na, na większość rzeczy, na generalnie wszystkie rzeczy, oprócz tych rzeczy, które należą, właśnie leżą w domenie boskiej, to mamy wpływ. I na przykład to odtrenowanie, takie siermiężne trenowanie przed tym lotem powodowało, że potem byłeś dobrze przygotowany do tego lotu i w związku z tym nie musiałeś tego powtarzać. To tak odpowiadając ad hoc na, na Twoją uwagę. Ale wracając do tematu, czyli byłem skoncentrowany tylko po prostu na jakby robieniu tego, czego ode mnie po prostu wymagano. Nie? Bo to system wymagał ode mnie, mówił: słuchaj, stary. Państwo na ciebie włoży bardzo dużo pieniędzy. Nie? Skup się dobrze na twojej pracy. Rób tą pracę najlepiej, jak potrafisz. Tak? I ja to robiłem. W pewnym momencie zostałem, powiedzmy, dowódcą klucza lotniczego. I starałem się robić tą robotę dowódcy klucza lotniczego, znowu maksymalnie efektywnie, nie patrząc się na dowódcę klucza innego z lewej czy z prawej, tylko mój klucz miał być wyznacznikiem, wyznacznikiem. Jakości. I to spowodowało, że w pewnym momencie, stosując tego typu podejście, zostałem dowódcą 32 bazy i jeden z najmłodszych pułkowników Polsce. Nikomu nic nie zawdzięczam. Tylko, tylko kiedyś, kiedyś zapytałem generała Sarka, który był moim przełożonym. Dlaczego, mnie, dlaczego ja zostałem tym dowódcą bazy? Bo było tam dwóch pretendentów, którzy strasznie chcieli zostać. Im. A on mówił: No, słuchaj. Bo ty, byłem pewien, że ty dla mnie tę robotę zrobisz, no ja. I, I tak się stało, tak? Na dużą sprawę, nie? I też taka bardzo, taka bardzo fajna historia z przeszłości. To, to był rok 2000. Trzy. I pierwsze duże ćwiczenie latowskie w Polsce. I ja jako porucznik już wtedy dobrze śmigałem w języku angielskim, bo wiedziałem, że uczę chłopczyków obcych języków. I zacząłem się uczyć języka angielskiego sam i zresztą N Rand mi pomogła, bo pisała opasłe Tomy. Które można było taniej kupować, bo nikt, nikt w Polsce tych książek nie kupował, bo nikt nie znał Enrand. Ja poznałem Enrand. Yy, yy, Przywiodłem je do książek Enrand przede wszystkim yy, po prostu yy, yy, stosunek ceny do ilości stron w książce. Yy. Yy. tak na różne sprawę, potem zakochałem się w Enrand i, i po prostu yy, jestem jak gdyby, Piewcą wartości filozofii, którą stworzyła właśnie Enrand. Ale uczyłem się języka angielskiego od początku lat 90. nie w taki sposób, że a tak jak rosyjskiego się kiedyś uczyłem, bo kiedyś też się też języka rosyjskiego uczyłem, ale tak się uczyłem, że do dzisiaj tam praktycznie nic nie stało. A język angielski zacząłem szlifować sam, bo widziałem po prostu powiew zmian i wiedziałem, że będę musiał znać ten język angielski bardzo dobrze. No i tak się złożyło, że chyba znałem ten język angielski bardzo dobrze, dlatego że właśnie podczas tych ćwiczeń zostałem oddelegowany na, na samym początku do pomocy e, takiemu pododdziałowi e, norweskiemu, który spinał łączność w Polsce, e, gdzie jak gdyby tam centrum operacji miał być Poznań, prawda? No i ja tam e, przez telefon do chłopaków z ODN-ów mówiłem w języku polskim, byłem takim tłumaczem, zwyczajnym tłumaczem no ale mam jakiś tam po, po dwóch tygodniach, czy tam, tam przed tymi ćwiczeniami właśnie były te przygotowania dzwoni, e, dzwoni do mnie mój e, dowódca eskadry i mówi a, słuchaj e, no e, do dowódcy brygady musisz tam zameldować, no nie a, masz zameldować się. się okazało że człowiek, który miał na tym, e, s, na tym, na tym ćwiczeniu Polak miał piastować stanowisko e, zaszeregowane dla pułkownika i to było takie stanowisko, tak zwane Operation Supervisor. No, nagle się rozchorował. To było bardzo wymagające stanowisko, gdzie obcowało się. W tym, w tym cyrzeniu uczestniczyło chyba 1500 osób. Personelu latającego było chyba na, na co dzień trzeba było, trzeba było po prostu w sposób taki. Proaktywny, funkcjonować w środowisku anglojęzycznym, tych wszystkich pilotów. No i tak był taki, że jeden po prostu wypadł, potem właśnie mój dowódca z kadry mówi, słuchaj, no ja powiedziałem dowódcy, że nie czuję się i ciebie skazałem, nie? I ja mówię, słuchaj, ale ja jestem porucznikiem, a to jest stanowisko dla pułkownika. On Mówi, a ja też to radę. Nie? I przychodzę, pamiętam na to stanowisko dowodzenia, jak dzisiaj. I. <laughs> I był tam taki pułkownik leśnikowski, bardzo fajny gość, a później się bardzo polubiliśmy. I ja mówię, że tu przyszedłem, że mnie tu przesłali, że. A on mówi, ale ty młody człowiek, kim to może być? Ja mówię, tym, tym i tam. A on mówi, nie, to jest jakaś pomyłka. Nie, 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 absolutnie nie. No lepiej przychodzi, mówi, no, faktycznie nie. I tak młody porucznik generalnie bez jakichś tam wielkich ambicji robienia kariery, został właśnie tą osobą odpowiedzialną za tym tak zwanym obsłupem na tych ćwiczeniach. Przez dwa tygodnie codziennie rano instruowałem tych, powiedzmy nie wiem, 200 pilotów, co mają tu robić, operacje na lotnisku, tu wszystko. Porucznik, ja? nie? pamiętam, że ludzie z Rammstein, organizatora tego ćwiczenia mówili, chyba zostanie szybko kapitanem. A ja mówię, Chyba nie, bo to były takie czasy, że, że generalnie strasznie trudno było awansować w polskim wojsku wtedy, bo to była ta reorganizacja, wydzielenie eskad, samodzielnych z baz i tak dalej, i tak dalej, więc yy, raczej, raczej nie liczyłem na to, że awansuję. A kapitan to był, muszę powiedzieć, że to był taki stopień, o którym marzyłem i z tym stopniem chciałem odejść do cywila, mhm. bo kapitan pięknie się prezentuje na pagonie, na samej gwiazdy, cztery gwiazdy. Polski kapitan jest bardzo często w Stanach Zjednoczonych mylony z amerykańskim generałem. I się okazało, że zostałem tym kapitanem po kilku miesiącach, i dodatkowo jeszcze powiedziano mi, że będę za kilka miesięcy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych na szkolenie na T38. A potem tego nie doszło, ale potem bardzo szybko wyjechałem na szkolenie do Stanów Zjednoczonych w pierwszej grupie. I to i w tej grupie, i to ja o tym ja o tym nie mówiłem. Co do zasady, teraz zaczynam o tym mówić, bo jest taki w sumie czas, można o tym mówić. Ale można o tym mówić też dlatego, że minęło od tego czasu już od 2000, powiedzmy tam, czwartego roku, to minęło bardzo dużo czasu. I z tej grupy, pierwszej, która była. Wyselekcjonowana młodych ludzi, która miała jechać do Stanów Zjednoczonych. Tak na koniec dnia ostałem się tylko ja, i tylko ja w tej pierwszej dwunastce byłem osobą, która była w pierwszej grupie wyselekcjonowanej, która przechodziła różne egzaminy, badania, uczyła się różnych samolotów. I tylko ja zostałem w tej grupie, i byłem jedyną grupą, jedyną osobą, która nie zabiegała u nikogo na to, żeby zostać, po prostu miałem już takich, wydaje mi się, kolegów promotorów, którzy mówili, nie, no jego nie ruszajcie, no nie. Ale cała jedenastka została wymieniona. Moi wszyscy koledzy, którzy byli na początku w tej grupie, zostali wymienieni na tych, którzy, którzy to po prostu załatwili jakoś, nie. Więc to akurat to, że nikomu nie nikomu nie zawdzięczam w taki serwistyczny sposób, czy przysługa za przysługę, to jest na pewno moje bardzo żywe że osiągnięcie. Mm, dobra, ale chcę jeszcze zapytać. W takim razie w, załóżmy, że wracamy do tego momentu, gdzie mówiłeś, że pracowaliście po 12 godzin dziennie. w, w którym momencie w ciągu dnia stwierdza, że okej, okay, dzisiaj zrobiłem już wystarczająco, że już. już A, że robota jest zrobiona? Mm, ale to znaczy, że robota, bo robota może się skończyć po 16 godzinach. No i czasami było też tak. Pamiętam, e, pamiętam jeden lot. I jeszcze jedno może się wydarzyć. Może się skończyć po 16 godzinach, albo po 11 godzinach możesz być już nieefektywny, bo jesteś na przykład za bardzo zmęczony. O no, tym właśnie się różnią piloci myśliscy od reszty społeczeństwa, że piloci myśliscy są ażkę inni. To jest naprawdę trochę inny typ człowieka. No, i... Inny typ człowieka pod jakim względem? No to są no, ogromnie, ci, no, oczywiście znowu generalizujemy, prawda? Ale to są niezwykle ambitni ludzie. Ale tu nie to chodzi o ambicję, tylko o to, ile wytrzymuje tracuję. No ale słuchaj, jeżeli ktoś e, y, przechodził badania, potrzebując się przykładem, w osiemdziesiątym, może 86 roku y, pamiętam y, badania u jednego z lekarzy y, laryngologu w Węblinie. Yy... Już nie wiem, ilu wypadło, po tym ty tylko jednym badaniu tego człowieka. No, może z jedna trzecia. Pamiętam, że tego dnia było powiedzmy, nie wiem, z 34 yy, kandydatów. Po tym jednym dniu wyselekcjonowano dwóch. Nie? Oczywiście codziennie taka sama grupa przychodziła i w końcu tam się zbudowała jakby gdyby... Bank danych, powiedzmy, 300 kandydatów, tak, Do tych liceów, to było badania do liceów lotniczych. Słuchaj, ci ludzie, którzy potem zaczynali szkolenie, naukę w liceum lotniczym, jeszcze w tych czasach komunistycznych, a potem w wyższej oficjalnej szkoły lotniczej, to byli, słuchaj, jak to się mówi, ludzie nie do zajebania zdrowotnie, no nie? Przepraszam za, fra, za pardon my French. A jednak. Ja, ja chciałem tak podbić trochę, zastosować taką hiperbolę, żebyśmy po prostu zrozumieli. I, I. No, wyobraź sobie taką sytuację, że. Jest piątek. Mhm. Przychodzisz na lot. tam Na tą zmianę lotną. Robisz briefing. Przed lotem. Który tam trwa powiedzmy dwie godziny, łącznie z jakimś tam stepinem i tak dalej. Potem jest lot, który trwa półtorej godziny, 8 samolotów. Nie? Sobie tam latałem te 8 samolotów. Nie mamy jeszcze tych wszystkich linków, 16, tych wszystkich jakichś, tak jakichś tam cudów na kiju, które pomagają nam zrobienie efektywnego e briefingu szyb szybciej. A potem w piątek od godziny 15:23. Siedzisz na tym briefingu. I przez te wszystkie godziny prowadzisz proces poznawczy, polegający na tym, że analizujesz każde 15 sekund lotu. Każde 15 sekund lotu? Tak, przesuwasz te kasety i po prostu i rysujesz to wszystko na, na tak zwanym whiteboardzie, na tych słuchościeranych tablicach. Jeszcze wtedy nie było właśnie tych systemów, które dzisiaj, dzisiaj jest to zdecydowanie prostsze. Ale taki dowódca ugrupowania, to pamiętam to było moje, to był mój lot z iPaga, czyli ze szkolenia instruktorskiego. Pamiętam, że to wszystko, całe, całe te batalie, te na przykład trzy setapy, cztery na cztery samoloty, Trzy setupy, cztery na cztery, mówisz o jakimś czyli cztery, e, czyli cztery samoloty na cztery samoloty. Walka cztery, które, które symulują przeciwnika i cztery, które, które tak zwane white, te Blue Forces, czyli moje, którym ja dowodziłem. I robisz jeden Encounter, rozchodzisz się, drugi Encounter, rozchodzisz i robisz takie trzy setupy. I każdy taki Encounter, taki, każdą, każdą taką batalię, mini-batalię rozpisujesz na tablicy, na whiteboardzie w 3D. Nie? To nie tylko taki rzut, tak zwany, taki, po prostu, gas ice view, tylko jeszcze do tego musisz dołożyć element 3D, tak? Jak to wszystko wiesz? I generalnie taki, taki dzisiaj już się tego nie robi, nie? ale taki dowódca, on na bazie informacji z sensorów, z radaru, kątu wizowania, headingu, czy kursu i tak dalej, prędkości i tak dalej, Prędkości kątowych, prędkości, że tak powiem, wznoszenia, na bazie tego wszystkiego on to wszystko musi po prostu na tym whiteboardzie odzorować, a potem na bazie tego robi się cały debriefing krok po kroku. I instruktor analizuje, czy to, co ten szkolony narysował, czy to jest w zgodzie z tym, co faktycznie się zadziało. A potem jeszcze na to nakładasz tak zwane lessons learned, tak? Czyli, czyli, jeszcze dodatkowo debriefujesz cały, cały, cały lot, szukając, identyfikując błędy, Omawiając sposób poprawienia ewentualnych poprawienia błędu w następnym locie, i tak dalej, i tak dalej. To jest proces niezwykle, niezwykle skomplikowany, długotrwały, i tak dalej. Na tym polega profesjonalizm pilota myśliwskiego. Profesjonalizm pilota myśliwskiego poznaje się po tym, jak prowadzi briefing, jak prowadzi lot i jak prowadzi ten briefing w części naziemnej. Briefing, dlatego że ty, po, ty w tym procesie półtorej godzinnym mówisz swojemu kluczowi, co będziesz robił, w jaki sposób będziesz robił, i to musi być zrobione, oczywiście mówisz to w języku angielskim, mówisz to w sposób zwięzły i efektywny, bo masz tylko półtorej godziny, a do omówienia jest ogrom, że tak powiem, wiedzy. W związku z tym, yy... Ten konglomerat rzeczy, który, konglomerat wiedzy, różnych aspektów, które musisz poznać, objawia się właśnie w efekt, efektywnym prowadzeniu briefingu. Potem to się w locie, kiedy dowodzisz całym takim, powiedzmy, bardzo prostym 4 na 4 to są, powiedzmy, skomplikowane, ale są zdecydowanie bardziej skomplikowane rzeczy. I na koniec jest ten debriefing, gdzie wyciągasz całą tą kwintesencję, że tak powiem. Wiedzy, tak? Poprawia wszystkie błędy i, i starasz się efektywizować pieniądze podatnika wydatkowane na Twoje szkolenie, prawda? I to jest ta część na ziemi, to jest ta część, ta, ta część na ziemi nie? A w powietrzu bardzo dobrego pilota, Miszyckiego, poznajesz po tym, że prowadzi w sposób efektywny walkę w powietrzu, czy to jest 1 na 1, 2 na 2, czy tam 4 na 4. I że robi to po prostu efektywnie. I powiem coś, co jest niepopularne, ale przyprowadzi swój klucz na lotnisko i ten klucz wyląduje w sposób e, taki sam dla każdego pilota. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli zobaczysz wideo, gdzie fizuje jakiś koleś nad lotniskiem robi jakieś starty, tam ewolucje i tak dalej, nie? To to nie jest profesjonalne. Czyli profesjonalne będzie... jest pow, powtarzalność. Dlatego, że jeżeli na lotnisko zlatuje się 20 samolotów, to każdy musi robić wszystko w sposób schematyczny i powtarzalny. I jeżeli wkrada się tam element, powiedzmy, Mavericka, to właśnie. zaburza cały po prostu... Ten, ten porządek tworzy chaos i tworzy sytuacje niebezpieczne. I czasami mamy takie sytuacje, widziałem takie wideo polskich pilotów, którzy robią jakieś tam. To jest absolutnie, nie, to, to nie jest profesjonalizm. Profesjonalizm pokazuje się tam w powietrzu, jak potrafi jeden z drugim dowódca w sposób umiejętny zarządzić tym wszystkim, po to, żeby efektywnie osiągnąć jakiś cel na tym poziomie taktycznym, tak. Nie? A potem wszyscy yy, chowają te swoje ego, i jak lądują, to lądują po prostu po to, żeby to po prostu zrobić efektywnie, szybko i bezpiecznie. Czyli teraz w Polsce, gdyby ktoś zrobił coś takiego jak Maverick, czyli te, te tak zwane base The Tower, to jest to źle postrzegane przez wszystkich pilotów, czy tylko przez dowództwo? Nie wiem. Od 10 lat nie mam ich w lotnictwie. A myśli, jak, jak było wtedy? Wtedy, yy, jak ja byłem w lotnictwie, to wtedy. Yy, było różnie, ale jeśli dowodziłem szóstą eskadrą, to w szóstej eskadrze było tak, jak mówiłem. Jeżeli dowodziłem 32 bazą, to w 32 bazie było tak, jak, tak jak to opisałem. Mhm. Włączmy z tym, że jeżeli przyleciał powiedzmy do tej bazy ktoś z innej bazy i zrobił to i zrobił właśnie takie rzeczy, o których mówiłem, to była bardzo króciutka piłka. Że ty, kolego, już tu więcej nie przylecisz? Ja. Więc y, i bardzo wiele razy uczestniczyłem w briefingu, po którym wychodziłem głupszy, aniżeli na samym początku. Ja. I to pokazywało, jak słabym jest y, dany lider bądź dany instruktor, prawda? bo, bo przekazywał informacje w taki sposób, że po prostu powodował, powodował hałasem. A jak to wygląda w walce powietrznej w takim razie? No bo rozumiem, że jak wracacie do bazy, to już nie można czegoś takiego zrobić, bo to musi być powtarzalne. Jest dużo samolotów i muszą wylądować bezpiecznie. Ale w walce można wpływać i nawet psychologicznie na przeciwnika. Więc w walce tak zwane triki teoretycznie można by stosować. Czy to też tam nie działa, i zawsze trzeba w parze latać, i zawsze wszystko według procedury i powtarzalne. Bo walka nie jest powtarzalna. Zastanawiam się, w jaki sposób to opisać efektywnie, tak, żebyśmy nie spędzili tutaj całego dnia. Ja mam w lotnictwie myśliskim... no, ja nie. w lotnictwie myśliwskim wszystko jest proste i ustandaryzowane. W lotnictwie myśliskim nie ma miejsca na brawurę, nie ma miejsca na niepowtarzalność, nie ma miejsca na brak wiedzy i wymyślanie swoich własnych schematów. I teraz tak, zaczynając od samego początku. Jeśli uczymy pilota. Bo oczywiście znaczy nie mówimy tutaj stać, o lądowaniu itd., tak ale mówimy tutaj o pierwszych takich, powiedzmy, elementach szkolenia taktycznego, zaczynając od walki 1 na 1. Jeśli cały proces nauki pilota w, w walce powietrznej, powiedzmy, zaczynając od 1 na 1, to jest nauka schematów. To jest nauka schematów. To jest pamięć mięśniowa plus reakcja na zaistniałe obrazy. To się dzieje tak szybko, że trzeba mieć wyrobioną pamięć mięśniową? Nie. To się dzieje w sposób unikalny. W związku z tym, jeżeli coś zaobserwujemy, to musimy wiedzieć, co zrobić. I można sobie takie opowieści o tym, jak ktoś tam wymyśla jakieś... W ogóle tak się nie dzieje. Jeśli y, robimy y, 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 walkę powietrzną, tak zwany BFM 1x1, powiedzmy y, działania defensywne, czyli na przykład ja jestem tym z przodu, który się broni, a instruktor jest tym, który się... który atakuje, to moim zadaniem jest przeprowadzić skuteczną obronę. Pilot który przechodzi do fazy praktycznej, czyli wykonania lotów w powietrzu, musi wiedzieć praktycznie wszystko w teorii, jak prowadzi się skuteczną e, obronę w powietrzu. I w powietrzu on musi tylko zobaczyć pewne obrazy i musi potwierdzić to, co się, to czego się nauczył e, w ławce szkolnej w procesie teoretycznego szkolenia. Nie? I w myśliskim nie ma miejsca, w tym, w, na przykład w kontekście tego szkolenia, ale to jest jak gdyby, to się, to jest jak gdyby, jak gdyby po, powtarzalna prawda. Nie? Zaczynając od samego początku, jeden na jeden, jeżeli ja jestem z tyłu w tym samolocie, przepraszam, z przodu w tym samolocie i robię ten tak zwany defense i patrzę się, że tak powiem, patrzę się, że tak powiem, z tyłu, to ja widzę pewne obrazy. Powiedzmy, że to jest samolot. Mhm. To ja mogę widzieć, powiedzmy, jak siedzę, to widzę, jeżeli na przykład jestem tym tutaj z przodu i się bronię, to w sposób naturalny, w sposób naturalny są pewne obrazy, prawda? Mhm. Jak ten samolot może się projektować, prawda? I jeśli ja zobaczę na przykład, jeżeli na przykład zobaczę coś takiego, to. Ten pilot, on nie może wymyślać czegoś, tylko on, to, on musi zauważyć, o, to jest ten obraz, ok, to ja wiem, że robię to. Jeżeli na przykład ten pilot zobaczy coś takiego, nie? To on też nie wymyśla jakiegoś nowego schematu, nie jest jakimś scipio del campo i, że tak powiem, wymyśla koło, żeby, tylko on wie, że musi zrobić coś, coś takiego, tak? Mhm. Jeśli zobaczy coś takiego, prawda? Jeżeli zobaczy coś takiego, to wie, że musi też zrobić i z, musi zapamiętać ten obraz i wie, że musi zrobić coś, musi zrobić coś, żeby, bo chodzi o to w tym wszystkim, żeby po prostu na nałożyć każdy... teorię na obrazy i muszę zapamiętać te obrazy, nie? I dlatego każdy... pilot myśliwski nie ma czasu yy, dużo, tak jak mówią, ostatnio rozmawiam z kolegą, obcokrajowcem, pilotem myśliwskim. Który mówi, to może być takie, tak, też, też, też fajnie będzie obrazowało to, co powiedziałem, mówi tak. Do jednego kolesia, który chciał być pilotem, mówi: Mówi tutaj już 16. I ten, 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 ten obce, obcokrajowiec mówi: Do tego kolegi, który chciał być pilotem, mówi: Słuchaj, jeżeli mam wystarczająco dużo czasu i pieniędzy, to nawet małpę nauczę latać. Ja nie mam ani tego, ani tego. Dziękuję, nie? Mhm. Więc. Problem szkolenia pilota myśliwskiego polega na tym, że pilot myśliwski musi po prostu zobaczyć ten obraz raz zapamiętać do plecaka ze swoimi doświadczeniami, i on musi już to pamiętać, bo szkolenie idzie dalej, prawda? I jeżeli ktoś myśli, że szkolenie pilota myśliwskiego polega na tym, że jakaś tam fantazja, coś tam, nie, nie, nie. Szkolenie pilota myśliwskiego to jest pokazywanie obrazów, pokazywanie obrazów, które on musi zapamiętać który musi zapamiętać i musi wiedzieć, jak zareagować na te obrazy, prawda? I najlepsi piloci myśliwcy to są ci, którzy, którzy w sposób efektywny wykorzystują właśnie te rady szkoleniowe, potrafią zapamiętać ten, o ten obraz, nałożyć na, te, na to matryks wiedzy i, jeżeli dobra, jeżeli widzę taki obraz, jeżeli widzę taki obraz. To ja muszę zrobić to. I jeżeli to już zobaczysz, kiedykolwiek następny na społeczu, to po prostu wiesz, i słaby pilot jest taki, który nie pamięta, że na przykład, jeżeli załóżmy, jeżeli załóżmy koleś atakujący mago w celowniku, to musi zrobić out of plane, tak? I tam wymyśla coś tam. Nie, po prostu w tym momencie to jest najbardziej skuteczne, tak? I ja pamiętam, jak latałem w swoim szkoleniu instruktorskim, latałem z najlepszymi, ja tam z asami. Miałem to szczęście, że byłem pierwszym pilotem w Polsce szkolony, ja latałem tylko z Amerykanami, którzy mieli nierzadko 5000 i 6000 godzin na samolocie 16. I oni jak latali ze mną, to się ze mną po prostu bawili. Się bawili, ale z drugiej strony te wszystkie obrazy, które my nazywamy e, obrazy podstawowe, ale na to jeszcze masz dodatkowe obrazy i to nazywamy tricks. Czyli są jakieś triki? Tricks. Tak. Tylko, że nie możesz szkolonemu pokazać obrazów i trików, bo go od razu po prostu zgubisz, no nie? I te triki pokazujesz nie wszystkim, bo nie wszyscy są w stanie opanować te, po prostu te podstawy, nie? Jak ja z nimi latałem, to oni pokazywali mi po prostu te dodatkowe tricks. Nie? I, I później te triki się chowa po prostu do swojego bagażu doświadczeń i potem w ten sposób stajesz się dobrym po prostu pilotem. Nie? Bo to mi się właśnie nie kleiło, bo z jednej strony mówisz o tym, żeby wychodzić z inicjatywą i przedstawiasz to wojsko jako osoby takie bardziej konserwatywne, które A, mówiły, no, ci, no, które no, mówiły no, ci, żeby no, nie wychodzić. No, A z drugiej strony, jak już mówimy o wadze powietrznej, to mówisz super konserwatywność, tylko, to teraz, tylko okay, to teraz, To teraz idąc dalej. Mhm. Jak już zbudujesz tego pilota. tak, Jeżeli w tym naprawdę super skomplikowanym procesie budowy pilota to jest proces, żeby zbudować żeby zbudować pilota samolotu Myśliwskiego, znaczy budowa pilota samolotu Myśliwskiego jest zdecydowanie łatwiejsza jak budowa pilota samolotu wielozadaniowego. W związku z tym, że samolot F-16 jest samolotem wielozadaniowym, więc ten samolot realizuje zadania powietrze i powietrze, powietrze Ziemia. W lotnictwie myśliwskim to jest tylko powietrze-powietrze. W lotnictwie bombowym to jest tylko powietrze-ziemia. A tutaj masz powietrze-powietrze-powietrze-ziemia. W tym jest zdecydowanie więcej, jest bardziej intensywne i, 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 i dłuższe to szkolenie, prawda? I jak już zbudujesz tego pilota, i nauczysz go, jak robić te wszystkie potyczki 2x2, dwa 1 na 1 2x1, 2x2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem zrobisz go dowódcą ugrupowania. Na na najpierw dwa samoloty, po czym, potem cztery samoloty. Potem no, pewnie mission commander. Tak już napompujesz tą wiedzą, tak? to w tym momencie dochodzimy do takiej, do, takiego, do takiej sytuacji, kiedy jesteśmy gotowi do tego, żeby ten człowiek w sposób efektywny zarządzał e, konglomeratem zdolności w powietrzu. Czyli na przykład, posłuchajmy się przykładem. Przykładem i też różnicą. Jak było kiedyś i jak jest teraz. Jak jest w systemie sowieckim jak jest w systemem anglosaskim. I dlaczego system anglosaski jest zdecydowanie bardziej efektywny. Więc różnica między, różnica między lotnictwem a tym sowieckim a anglosaskim jest dramatyczna i jest ta różnica na korzyść lotnictwa mm, zachodniego. I... Właśnie posługując się przykładem, chciałbym odpowiedzieć, jak gdyby odnieść się do tego, co powiedziałeś, że z jednej strony lotnictwo myśliwskie jest naprawdę bardzo mocno systematyzowane, ustandaryzowane i opisane. Działania lotnictwa myśliwskiego, czy myśliska, my, myślisko, myślisko bombowego czy w ogóle lotnictwa wielozadaniowego, e, A z drugiej strony, e, dowódca odpowiedzialny za operację ma bardzo dużą swobodę w kontekście wykonania zadania. W lotnictwie sowieckim lotnictwo działało, a przede wszystkim lotnictwo myśliwskie działało w sposób absolutnie dyrektywny. Znaczy pilot tam na dobrą sprawę nie odgrywał e, żadnej roli e, polegającej na kreowaniu, na kreowaniu e, rozwiązań e, związanych z, wy z wykonaniem e, e, jakiejś, konkretnej, e, jakiejś konkretnej operacji, zadania. Był po prostu dowodzony przez osobę z ziemi, przez tak zwane pułkowe systemy dowodzenia. W systemie anglosaskim polega to na tym, że dowódca misji dostaje zadanie do wykonania. Sposób wykonania tego zadania jest absolutnie jego wyborem. Oczywiście on jest musi się mieścić w Pewnej formule, bo jest oczywiście bardzo dużo różnych ograniczeń, o których nie ma sensu nawet w tym momencie mówić, ale co do zasady, on ma swobodę działania. Czyli jeśli załóżmy dowódca misji ma zniszczyć jakieś potencjalne cele, to on nie sam, ale cały sztab ludzi, którzy będą uczestniczyli w tej misji, planują tę misję w taki sposób, żeby efektywnie ją wykonać, a potem w powietrzu bazując na wiedzy i doświadczeniu, które zdobyli właśnie w tym takim standardowym szkoleniu, bazując na tej wiedzy, mają efektywnie urzeczywistnić, urealnić pozytywny efekt wykonania misji, prawda? I tutaj jest ten mały, powiedzmy, dysonans, który mógł się wkraść w twoim procesie myślowym, bo, bo z jednej strony to jest niezwykle ustandaryzowana formuła szkolenia po to, żeby wyrzeźbić kogoś naprawdę wielkiego, gdzie w tym systemie rosyjskim to na tym powiedzmy poziomie indywidualnym to dopuszczało się bardzo wiele różnych takich rzeczy jak Maverick Busy Tower czy takie i tak dalej, bo to było na początku dziennym w tym, 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 tym świecie, że tak powiem, posowieckim. Ale z drugiej strony, pilot w, w powietrzu był wykorzystywany absolutnie dyrektywnie. Czy takie są takie, takie przeciwstawne, jak gdyby, modele wykorzystania i w, i w ogóle filozofia funkcjonowania, wykorzystania, wykorzystania lotnictwa, lotnictwa wojskowego nie? w tych dwóch światach? Czy Czyli... to jest mniej więcej odpowiedź na, na, gdyby na twoje na znak zapytania? Tak, ale chciałem jeszcze zapytać o te triki w takim razie, które ci pokazywali ci doświadczeni piloci. Na, na czym polegało to, powiedziałeś, żeby pokazywali się taktyki i później jakieś triki takie dodatkowe? Chodzi o to, że to były dodatkowe obrazy, na które można reagować w dodatkowy sposób. Nie? Czyli na przykład, jeżeli podczas szkolenia, tak zwane defense BFM, nie? defense basic fighter maneuvers jest opisanych. Kilka schematów, kilka zdjęć, które musisz pokazać szkolonemu, nie? I, i tyle, nie? Więc pokazujesz to szkolonemu, i jeżeli on wykonuje to w sposób, w sposób, w sposób poprawny, to potem w tak zwanym grejszycie czy czyli kart, ocena oceny pilota, tu się to ocenia, pach. Przechodzimy do następnego etapu, etapu nie? Mhm. bo nie mamy czasu, że powiem właśnie wchodzić w niuans, niuanse, niuansowanie, niuansowanie, tak jak nasza dyskusja może być niuansowaniem, i może tutaj w szkoleniu lotniczym możemy w pewnym momencie na jakimś tam etapie z niektórymi szkolnymi wejść w takie niuansowanie i pokazywać im dodatkowe rzeczy. Jeżeli jest na to oczywiście czas i jeżeli jest, że tak powiem, oczywiście ten, który szkoli, jeżeli zna te triki. Tak? Bo jeżeli ja latałem z ludźmi, którzy mieli po 5-6 tysięcy godzin i uczestniczyli w pierwszych nalotach podczas pierwszej wojny irackiej, to to byli ludzie, którzy mieli po prostu ogromne doświadczenie. tak? To byli ludzie, którzy byli też absolwentami Fighter Weapon School z Nellis, takiego odpowiednika Top Gunu, ale US Air Force. I, I oni po prostu grinder, ratler, ci z pilotów w moim wieku, może troszeczkę młodszych, pamiętają tych ludzi, nie? To byli po prostu. To byli, i, i, to, i, I to byli trudni instruktorzy, tak? To nie, to nie, tam nie było Santa Claus, jak to się mówi. Nie? Nikt nie przyszedł z prezentami. Nikt za darmo komuś niczego nie dał. Trzeba było pokazać w powietrzu, że się po prostu człowiek nadaje, żeby iść po prostu dalej do następnego elementu. Nie? Tu się chyba kłania powtarzalność, bo teraz, jeśli będziemy, będziemy się skupiać na niuansach, to nie da się tego przekazać w wielkim... no Powtarzalność jest super istotna. Ja to cały czas powtarzam. Tak? Mm -hmm. Powtarzam, przepraszam, tą drogę, ale powtarzalność jest niezwykle istotnia, istotna w ludzkim myśliwskim. Nie wchodząc w szczegóły, bo nie mamy na to czasu i poza tym, ci, którzy nas słuchają, pewnie nie do końca oczekują, że się wchodzi w takie niuanse jak. Jak, jak poprawne wejście w, do ataku, tak zwane turn, circle entry. Turn circle entry. Dla mnie to jest super ciekawe. Jeżeli. Cześć, posłużę się takim przykładem mhm. z adopcji. Szkoda, że nie mam jakiegoś rekwizyty, ale posłużę się ręką. Jeżeli widzisz ty, jeżeli jesteś pilotem i widzisz w powietrzu coś takiego. Mm -hmm. To jest samolot. Który zakręca przede mną. Zakręca, zakręca, widzisz coś takiego. Mm -hmm. Co myślisz? Jest to możliwe? Że w miejscu coś może zakręcić przed tobą? Mm, bardzo mało. Każdy, ma, bardzo ma każdy samolot ma jakiś. jakiś tak, jakiś, jakiś, jakiś promień skrętu, nie? Ale takie rzeczy możesz, możesz zobaczyć w powietrzu. Jak to możliwe? Bardzo prosta. Geometria. Jeśli. No, no. Jeśli, leci, jeśli ktoś leci pionowo do góry. Nie, no. nie, 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 nie. nie Absolutnie. Pionowo tylko dlatego, żeby generalnie ewentualnie ci, którzy nas oglądają, to żeby wiedzieli o co Kaman, no, mm -hmm. Jeśli nie zrobisz poprawnie tego tak zwanego Turn Circle Entry, bo normalnie to ten, który jest przed Tobą, to nie robi niczego innego jak normalny po prostu lot po łuku, tak? Czyli tam po prostu no, nie wiem, defense, jakieś różne rzeczy, ale powiedzmy, że leci po łuku, bo mówimy o czystej gomery. Leci po łuku, nie? A ty jesteś tutaj mhm. i jak widzisz, jak robisz poprawnie manewr wejścia w turn circle entry, nie? Czyli ty lecisz, chcesz wejść po to, żeby, żeby wejść do ataku, to widzisz coś takiego. Mhm. Mhm. Nie? A jak robisz niepoprawnie Transcircle Entry, to widzisz coś takiego. Nie? I teraz, jak to wygląda w geometrii? Nie? Powiedzmy, że to jest samolot, sorry, nie mogę tak wykrzywdzić, ale jest, jest samolot w ten sposób. I ten samolot sobie leci po łuku. Nie? I teraz zobacz, jeżeli robisz to, co masz robić w sposób poprawny, to ten sobie leci, ty robisz Extend, bo musisz dolecieć do punktu, w którym będziesz w tym, będziesz na, tej, na tym samym obrysie koła. I ten samolot odlatuje, w związku z tym widzisz to, nie? ten samolot odlatuje i ty wchodzisz generalnie za nim. Ale jeśli popełniasz błąd i robisz coś takiego, mhm. to widzisz dokładnie tą magię, nie? I jeżeli nie, 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 nie przygotujesz szkolonego, a czasami robisz to z premedytacją, żeby szkolony zobaczył to na własne oczy. To po prostu skręcie, skręca ci się po prostu twoja percepcja w głowie, bo mówisz, no fucking way, to jest niemożliwe, tak? A jednak, tak? Ale potem, jak nałożysz na to warstwę z wiedzy, to się nagle okazuje, że po prostu. I, i te obrazy, to jest tylko jeden, jeden z setek przykładów, tak? Te obrazy ty musisz zobaczyć. I później je po prostu stosować. I rzeczywiście, jak walczyłeś z tymi doświadczonymi pilotami, to nie się z tobą tak bawili? To była aż taka przewaga umiejętności? No, oczywiście, że tak. No bo to jest. No, wiesz, no, Generalnie nikt nie wyskakuje z łona matki jako gotowy pilot. Produkt w postaci doświadczonego pilota to jest czas funkcji ciężkiej pracy. I, I ci piloci, z którymi ja latałem, to byli ludzie, którzy nierzadko byli, powiedzmy, 25 lat starsi ode mnie, tak? Więc jeden z nich. Yy, yy, nie wiem, czy, czy oni gdzieś tam nie dobijają do, do jakichś tam pierwszych dziesiątki największych nalotów po prostu na samolocie 16, nie? Ale nie takich wokół słupa i tak dalej, tylko właśnie wykonując to wszystko. I dlatego jak to robisz powtarzalnie i tak dalej, to potem to potem generalnie robisz nowe rzeczy, nowe, 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 nowe rzeczy. I oni pokazali, pokazywali mi po prostu takie rzeczy, jak się zabija po prostu ludzi, jak się, jak się, jak się, jak się skutecznie wykonuje ataki, że tak powiem, z takich pozycji, że po prostu mówisz, że to jest niemożliwe, żeby on po prostu z takiej pozycji strzelał, nie? I zmuszać się do tego, że nawet jeśli zakładasz, a jest takie powiedzenie w lotnictwie myślskim, never assume, never assume, musisz zawsze wiedzieć, prawda? I nawet jeżeli zakładasz, że, w jakieś, że jakaś pozycja jest niemożliwa, bo jeżeli na przykład robisz out of plane, tak zwany out of plane maneuver, nie będę mówił w języku polskim, bo nie wiem nawet jak one się nazywa. out of plane... Jeżeli robisz out of plane maneuver, to robisz, robisz ten, ten, ten manewr po to, żeby utrudnić atakującemu, żeby złapał te, powiedzmy, ułamek sekundy albo ten krótki czas, po to, żeby ten tak zwany true dead dot, żeby się znaleźć, i żeby oddać skuteczny strzał. I jeżeli robisz ten out of plane i widzisz, że on śledzi, no to nie możesz zakładać, że on w pewnym momencie odpadnie, nie? bo ci ludzie. I cię mogą po prostu, wiesz, śledzić i po prostu i, i nawet, wiesz, normalnie powinni pójść do, załóżmy, do Babu, czyli minimalnej odległości, na którą mogą się zbliżyć do tysiąca stóp. Ale nierzadko oni generalnie mają uprawnie do 500 stóp, i potem do 500 stóp to jest powiedzmy 100, tam 70 metrów, tak? Super blisko, tak? Dwie ogromne maszyny, które każda manewruje z prędkością kilkuset kilometrów na, na godzinę, tak? A pomimo tego jest to po prostu tak super bezpieczne, jeśli wszystko się robi tak, jak, jak powinno się robić. Czy to prawda, że w Polsce jest aktualnie problem z pilotami do F-35? Z tego, co widziałem ostatni artykuł, że podnoszą nawet stawkę dla ludzi, którzy mieliby latetne na F-35, bo nie, podobno nie ma ludzi. Jaki pan taki kram? Nie rozumiem. To absolutnie nie powinien być problem, z mojego punktu widzenia. Jeśli jest problemem, tak jak mówisz, to uważam, że nie powinno być absolutnie problem. Dlaczego? Dlatego, że Wydaje mi się, że jest ogromna liczba młodych ludzi, którzy marzą o tym, żeby latać samolotem w 35. Dlatego właśnie mi się też tak wydaje, dlatego byłem zaskoczony, jak to jest możliwe, że ktoś może nie chcieć latać w 35. To powinno być, bo oni powinni mieć problemy z nadmiarem ludzi, którzy chcą na nich latać. Nie słyszałeś niczego takiego? Czyli nawet jeżeli coś słyszę, to wiesz, są pewne ramy naszego spotkania i nie będziemy rozmawiali o rzeczach, które gdzieś tam słyszałem, o które mogę się domyślać. musimy sobie jasno zdać sprawę z tego, że ja mam, że wydaje mi się, że mam ogromną wiedzę i, 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 i po prostu zdaję sobie sprawę z tego, yy, yy, nawet można było projektować, czy można projektować pewne problemy zdecydowanie wcześniej, jeżeli po prostu robi się to na bazie jakiejś, jakiejś wiedzy, doświadczenia. Na to, jeżeli nałożysz ten, ten, ten z wiedzy związanej z tym, kim jesteśmy, jak prowadzimy procesy w Polsce związane z decyzjami, zarządzaniem i tak dalej, no to potem jakieś problemy się mogą pojawić, tak? Okej, okay, dobra. Rozumiem to, Rozumiem, co, co próbujesz mi powiedzieć. <laughs> Więc nie, nie drążę w takim razie dalej tematu. Zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Czy jeśli doszłoby w przyszłości do konfliktu pomiędzy NATO i Rosją, jeśli Rosja by zaatakowała jeden z krajów, to pierwszą rzeczą, którą NATO będzie musiało zrobić, to uzyskanie przewagi powietrznej? Czy to jest, jest rzecz, którą się wykonuje jako pierwszy ruch? O tym. Pisałem w, w, w aplikacji, którą stworzyliśmy w Fundacji Płaskiego o roli, o roli zabezpieczenia czy dominacji, czy, czy tam różnie to generalnie można zadać. ale przede wszystkim. Trudno w kilku słowach zrobić syntezę tego, o czym tam mówiliśmy, ale powiem tak, że w historii nowoczesnych wojen nie było takiej, która była prowadzona na lądzie i na morzu bez uzyskania. Um, Przewagi bądź lokalnej przewagi w powietrzu. Nie było takiego przykładu. Jedynym przykładem była, yy, był początek wojny Yankee kiedy Izraelczycy myśleli, że są w tak dramatycznej sytuacji, że przewaga powietrzna nie była dla nich priorytetem. Źle się to skończyło. Po kilku dniach Stwierdzili, że jednak przewaga powietrzna jest niezwykle istotna. Przewagę powietrzną to za zasady: yy, przewaga powietrzna była, powinna być głównym celem głównodowodzącego na początku każdego konfliktu. Ale w Ukrainie nie I, ma ustalonej przewagi mhm. na początku każdego konfliktu. I przewaga powietrzna jest uzyskiwana nie tylko za pomocą sił i środków sił powietrznych, ale jest to efekt współdziałania wszystkich rodzajów sił zbrojnych na początku operacji. I właśnie w tym opracowaniu podawałem przykład izraelskich kanonierek, które również brały w procesie uzyskiwania przewagi powietrzu, bo niszczyły środki tak zwane g Ground Based Air Defense Systems, czyli wszystkie środki przeciwlotnicze bazujące na ziemi, tak się tak, się, tak może nazywać. I te kanonierki niszczyły po prostu środki obrony powietrznej bazujące. I więc to jest jak gdyby aksjomat. To jest z czymś, z czym nie można dyskutować. Jeżeli ktoś z tym dyskutuje, to znaczy, że powinien wrócić do szkolnej ławki. I teraz... W kontekście Ukrainy. W raporcie Fundacji Płaskiej o znowu pisaliśmy miesiąc przed wojną ukraińską o tym, jak będzie wyglądała potencjalna wojna yy, Rosji z NATO. Rosji z NATO nie z, z no, oczywiście. No nie pisaliśmy o wojnie, bo my piszemy o Polsce, tak, Polska jest dla nas istotna, oczywiście Ukraina jest dla nas istotna, ale trochę mniej istotna jest aniżeli Polska. Więc pisaliśmy o tym, jak będzie wyglądała ta ta wojna, jak, jak może wyglądać, jak może wyglądać wojna Rosji z NATO I, i bardzo wiele z tego, co pisaliśmy się, po prostu pokryło z tym, co się później po dwóch miesiącach zaczęło dziać na Ukrainie. Mówisz o tych bombowcach strategicznych, które nie muszą podatywać nawet na terytorium Ukrainy? Między innymi również oczywiście i o tym, tak? No bo jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, to jest to przede wszystkim obrona powietrzna służy bardzo wielu celom, ale również służy temu, żeby, żeby, żeby społeczeństwo nie było w sposób efektywny, kinetycznie yy, atakowane przez, czy atakowane za pomocą różnego rodzaju kinetycznych yy, yy, Systemu uzbrojenia środków napadu yy, przez przeciwnika, prawda? Czyli yy, 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 zbudowanie przewagi po, w powietrzu działa na potrzeb nie tylko walczących wojsk na ziemi i, i, i na lądzie, ale również ochraniamy yy, elementy o znaczeniu, powiedzmy, o jakim znaczeniu. To nazywamy high value assets, to mogą być obiekty o znaczeniu strategicznym, operacyjnym, bądź czasami nawet taktycznym. I, i, I po to właśnie stwarzamy tą przewagę powietrzną, powietrzną, po to, żeby uniemożliwić albo utrudnić przeciwnikowi oddziaływanie kinetyczne na te właśnie tak zwane high value assets. I jasno sobie trzeba powiedzieć, że celem lotnictwa myśliwskiego, systemu obrony powietrznej nie jest, y, jak gdyby pierwszoplanowym celem, nie jest niszczenie, Środków napadu powietrznego przeciwnika. Celem jest uniemożliwienie wykonania zadania. To jest przede wszystkim cel systemu obrony powietrznej, skutecznego systemu obrony powietrznej. Bo jeśli nasz przeciwnik nie będzie w stanie wykonać skutecznych, skutecznych, efakt, skutecznych ataków, nie będzie, nie będzie w stanie w sposób skuteczny razić kinetycznie właśnie tych celów, to nie osiągnie, nie osiągnie swojego założonego celu i albo podniesie stopień ryzyka i będzie akceptował um, nieakceptowalny wcześniej poziom strat, albo odstąpi od zamiaru i wtedy mówimy o efekcie odstraszania. Prawda? Pytam o to dlatego, bo ostatnio czytałem i o tym, że jeden z polityków niemieckich mówił, że wojska NATO już są na ziemi w Ukrainie to jest jedna rzecz, a druga rzecz ktoś z Finlandii mówił, że rozważają wysłanie, wyłącznie z Francją wysłanie swoich wojsk na terytorium Ukrainy i nad tym się zastanawiałem jeśli tam nie ma uzyskanej przewagi powietrznej to dlaczego oni mieliby chcieć wysyłać swoje wojska tam jeśli to jest doktryna NATO i teoretycznie powinni działać według tej zasady, że najpierw właśnie ta przewaga powietrzna, dopiero później Wojska. Ja nie rozumiem. powiedziałem, że na samym początku konfliktu jest przewaga powietrzna. Na samym początku konfliktu są działania w innych domenach. Poza tym mogą być prowadzone działania o charakterze dywersyjnym, działania o charakterze rozpoznawczym, działania o charakterze zaczepnym. My mówimy tutaj o obronie o powietrznej, o zintegrowanym systemie obrony powietrznej w kontekście obrony. W przestrzeni powietrznej Polski i państw NATO. Ale jeżeli państwo NATO miałyby się zaangażować w wojnę na Ukrainie, to nie muszą się angażować na poziomie na, na, na jakimś, jakimś poziomie powiedzmy bardzo zaawansowanym. Tak? Że nie będą wysyłali na przykład dywizji, brygad, wojska, tylko mogą ewentualnie wspierać w Ukrainę w, 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 jakby w innych domenach, prawda? Pewnie dzisiaj Ukraina jest wspierana w domenie informacyjnej, w domenie e, e, cyber. Zdecydowanie Ukraina jest, wydaje mi się, jest, jest wspomagana w, w działaniach rozpoznawczych, w tak zwanym targetingu, w tak zwanym weaponeeringu. W tych wszystkich domenach, nawet zdanie, to można po prostu robić zdanie. Wcale nie trzeba fizycznej, fizycznej obecności wojsk NATO w, na Ukrainie, żeby w sposób efektywny po prostu wojsko ukraińskie czy, czy siły zbrojne Ukrainy wspierać. Raczej wątpię, żeby na Ukrainie operowały jednostki regularne, jednostki wojskowe państw NATO. Tak jak Z bardzo wielu względów. Raczej, jeśli na Ukrainie mamy jakiegoś, jakiegoś rodzaju wsparcie, to jest to najczęściej wsparcie ludzi, którzy dobrej woli, którzy po prostu decydują się na wsparcie. Są to prywatne decyzje. Może są to jakieś misje szkoleniowe. Może jakieś misje, które mają za zadanie y, wzmacniać pewne zdolności w zakresie dywersji i tak dalej, ale nie, nie, nie wydaje mi się, że tutaj, żeby, żeby, żebyśmy, w czasie, y, nie, żebyśmy w najbliższym czasie zobaczyli wojska NATO na Ukrainie. Raczej, raczej to wykluczam. Okej. Okay. Mm. Czy to jest możliwe w takim razie? Jak, nie do końca wiem, jak działa obrona przeciwlotnicza. Czy z taką obroną przeciwlotniczą, jaką mamy aktualnie w Polsce, czy te bombowce strategiczne też mogą nas razić, bo będą poza zasięgiem tych naszych rakiet z obrony przeciwlotniczej? Prawidłowo zestawiony system obrony powietrznej e, powinien e, uniemożliwiać e, skuteczne rażenie środków napadu powietrznego. Mm, Wrażeniu celów na odpowiednich rubieżach. To znaczy, jeśli wiemy, że lotnictwo strategiczne przeciwnika dysponuje, powiedzmy, różnego rodzaju systemami szybującymi, systemami klasy stand-off to musimy tak zestawić system obrony powietrznej, żeby skutecznie razić nosicieli, a nie ekspediowane systemy uzbrojenia. To znaczy, jest taka zasada, bardzo, bardzo prosta zasada shoot the shooter, czyli my jak gdyby staramy się odstraszyć i ewentualnie niszczyć nie poszczególne systemy, czy poszczególne różne rakiety, bomby, szybujące, i tak dalej, tylko te systemy, które są, syste które są nosicielami, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Yy, w takim systemie obrony powietrznej oczywiście mamy również systemy bazujące na Ziemi. I są to systemy bazujące. Są, są to systemy bazujące, systemy bazujące na Ziemi, zaczynając od poziomu Plutonu, wojska, a kończąc na poziomie więc operacyjnym, yy, i tego, tego, tego typu system yy, ma, charakter, ma charakter warstwowy. Yy, oczywiście nie jesteśmy w stanie bronić całej powierzchni Polski, yy, bo też yy, intencją atakującego nie jest atakowanie yy, krowy na polu. Yy, I w takich sytuacjach yy, broni się yy, punktowo, bądź yy, płaszczyznowo. Ale nigdy nie broni się całego terytorium. Lotnictwo myśliwskie jest bardziej uniwersalne, dlatego że lotnictwo uniwersalne co do zasady wypycha systemy napadu czy środki napadu powietrznego przeciwnika poza strefy możliwych działań, prawda? Więc jest zdecydowanie bardziej uniwersalne i jest, jest po prostu zdecydowanie tańsze w zastosowaniu. I niemniej jednak ten koktajl tych możliwości bazujących na Ziemi i w powietrzu. Stanowi skuteczną, powinien stanowić skuteczną barierę. Oczywiście na to wszystko nakłada się, nakładają się nakłada się skuteczność innych systemów. Systemów identyfikacji swój-obcy, systemów wsparcia platform w zakresie walki elektronicznej, maskowania elektronicznego, w zakresie uzupełnienia paliwa. I tak dalej, i tak dalej. Więc to generalnie zasady dzieli się w taki sposób, ale, ale jest to zdecydowanie bardziej skomplikowany system. Co do tego, jak jest zestawiony system w Polsce, no to pewnie, pewnie się domyślasz, że raczej nie będziemy rozmawiali na ten temat. Zastanawiałem się też nad tym, jeśli ty walczysz w samolocie F-16, z drugim samolotem F-16, jak on, jak on wygląda na twoim radarze? Jak on rozpoznaje? Załóżmy, że walczyłbyś z dwoma F-16, jeden byłby twoim przyjacielem, drugi przeciwnikiem. Czy ten radar rozpoznaje, który jest który? To dobre pytanie, bo pewnie bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób następuje identyfikacja. E, identyfikacja, e, tak zwany swój obcy, to jest e, bardzo często skomplikowany proces. Może być oczywiście bardzo prostym. Jeżeli jesteśmy w zasięgu wzroku, no to ta in, identyfikacja wzrokowa jest, e, jest najczęściej tam, najbardziej, że tak powiem, miarodajem, i tak dalej. Ale jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy poza zasięgiem wzroku, to, ta identyfikacja, ona może być naprawdę bardzo skomplikowana. Tą identyfikację najczęściej opisują dokumenty rozkazodawcze, tak zwane ATO i, i zasady użycia uzbrojenia. I bardzo często w sytuacjach skomplikowanych konfliktów te zasady użycia broni mogą być naprawdę bardzo skomplikowanymi dokumentami, które trzeba bardzo mocno przestudiować przed lotem, a potem generalnie się do nich stosować, bo użycie broni i nieuprawnione użycie broni jest po prostu karalne. No i jest, absolutnie jest niedopuszczalne. Nie, nie mhm. w, w związku z tym użycie broni jest bardzo mocno skorelowane z, z zasadami użycia broni i, i, z, i zasadami identyfikacji swój obcy, a identyfikacja swój obcy Odbywa się za pomocą przede wszystkim poza widzialnością wzrokową, odbywa się za pomocą środków elektronicznych. I dzisiaj stosuje się co najmniej 4, jeśli nie 5 różnego rodzaju sposobów identyfikacji elektronicznej systemów odpowiedzi swój obcy, tak zwane MOD 1, MOD 2, MOD 3, 4, 5. Każdy z tych systemów jest unikalny. Model 1, 2, wiadomo, to są te starsze, 3, 4, 5, czy tam 5 najnowsze. Dodatkowo do tego, do systemów elektronicznych stosuje się matrix związany z geografią czyli tzw. point of origin czyli to, gdzie ten cel ewentualnie zaczął. Następną może być tzw. zwany hostel Odpowiednio opisujemy sobie, co w takiej sytuacji może być tym, tym wrogim aktem, i tak dalej, i tak dalej. Proces identyfikacji swojej obcy jest procesem, może być procesem bardzo skomplikowanym. Ten proces może, by, może być realizowany za pomocą standardów, za pomocą wcześniej usta, ustalonych standardów przed lotem, za pomocą elektronicznych środków identyfikacji swojej obcy. Tak zwane na pokładzie pok onboard, czyli na pokładzie samolotu dowódcy ugrupowania, bądź biorącego udział w, w, w ugrupowaniu, bądź tak zwanych off-board, czyli, czyli systemów znajdujących się w innych miejscach, bądź w powietrzu, czy w czy na ziemi. Komunikacja może się odbywać werbalnie, o identyfikacji, bądź za pomocą środków elektronicznych. Bardzo skomplikowany proces, absolutnie nie jest to prosty proces. I Czyli da się pomylić niejednokrotnie w historii, niejednokrotnie w historii, e, e, szczególnie szczególnym przykładem jest tutaj e, jest sytuacja zaistniała podczas wojny e, na Bałkanach, kiedy proces identyfikacji swój obcy samolotu Mi-29 serbskiego był tak długi, że no, samolot e, był w stanie wylądować, a proces identyfikacji dalej po prostu przebiegał. Tak? No bo jest to naprawdę bardzo skomplikowany proces i w związku z tym, że my, w cywilizacji łacińskiej hołdujemy w zasadzie, że życie ludzkie ponad wszystko, to nie możemy pozwolić sobie na sytuację nieuprawnionego, nieuzasadnionego użycia uzbrojenia i zniszczenia samolotu, kiedy nie mamy do tego prawa. W sytuacjach konfliktów symetrycznych, pełnoskalowych wojen jest to prostsze. W sytuacjach konfl konfliktów podprogowych, jak w tej sytuacji, niezwykle skomplikowany proces. A czy ten radar w takim razie rozpoznaje typ samolotu? I tak i nie. Dlatego, że powiem ym... tak, może. I tu postawię kropkę, bo więcej nie powiem. Niemniej jednak, yy, radar ma. Za zadanie. Przede wszystkim, radar jest tylko jednym z sensorów. Na pokładzie samolotu, nowoczesnego samolotu myśliwskiego, znajduje się kilka sensorów. I dzisiaj e, posługują się fuzją sensorów, pilot w kopicie samolotu nie widzi tego, co widzi radar, tylko widzi jak gdyby fuzję informacji z kilku sensorów. I pilot e, może, ale nie musi. E, i nie ma takiej potrzeby, żeby wiedział, z jakiego sensoru ma informację. Aczkolwiek, yy, ma świadomość, z, jakiego, z jakiego, jakie sensory działają, jakie sensory yy, w danym momencie uaktualniają pozycję, pozycję samolotu, czy, czy ewentualnie yy, tego echa radarowego, nie z echa radarowego, tej pozycji samolotu, która znajduje się na, na wskaźniku, yy, na pokładzie samolotu. I powiedzmy, jest tam jakiś po prostu znacznik, i ten znacznik świadczy o położeniu, które to jest, jest uzyskiwane w procesie korelacji informacji z kilku sensorów. Czemu, czemu o tym nie można mówić? To nie jest tak, że przeciwległe wojska o tym wiedzą? Doskonale. Akurat ten system, o którym, o którym, nie mogę mówić, czyli system, który faktycznie może powiedzieć nam. To jest, to jest tajny system, nawet nawet o tym, tym mówię, bo polskie wojsko nawet nie do końca musi tym systemem dysponować, ale są systemy, które na zasadzie. Które, które wykorzystują pewne algorytmy, które, które pomagają w, na, na po, poziomie jednego sensora, którym jest, którym jest radiolokator pokładowy, są w stanie określić, z jakim typem samolotu mamy do czynienia w kontekście tak zwanym BVR, Beyond Visual Range, czyli tam, gdzie, że powiem, nie sięga ludzki wzrok, prawda, czyli musimy wykorzystywać wtedy systemy. Systemy elektroniczne. Oczywiście, że takim sensorem jest również celownik optyczny, czy zasadnik celowniczy. To są systemy elektrooptyczne, bardzo skomplikowane urządzenia, które potrafią takie, takie powiedzmy, wielkie lunety, które potrafią, które potrafią identyfikować wzrokowo cele na, na dużych odległość. Kończymy na dzisiaj. Nie mamy więcej czasu. Mam bardzo mało pytań dzisiaj zadałem z tych, które planowałem zadać, ale to dobrze, bo to znaczy, że rozmowa była ciekawa i poszliśmy sobie w innym kierunku. Mam jeszcze pytania o stealth, ale nie, nie, to nie jest taki temat, który możemy zrobić w tak krótkim czasie, więc jak będziesz chciał... Nie, jeszcze... no powiem tylko, stealth jest uh, przereklamowany. Fizyczny stealth jest przereklamowany. Ale ja się nad tym zastanawiam, bo ostatnio też już ponapomnieliśmy ten temat, no i teraz jeśli samolot będzie do ciepło, i ty masz sensor, który wykrywa, wydziela. To obiektywy. Po co ci Słucham? To, stealth, to po co ci stels w tym momencie? No właśnie, o to chciałem zapytać. No właśnie. I ci duzi producenci nie chcą o tym mówić. Czyli to jest tak, aż tak proste, że po prostu możesz wykryć inny samolot, dlatego, bo on wydziela ciepło i ten stels nie ma żadnego znaczenia? Oczywiście. Ale to, to po co jest. Cał... IR Search, search and Truck. Wszystkie rosyjskie samoloty są wyposażone w system IRST. I ktoś widział na 30 tysiącach stóp chmury? A każdy samolot, nawet najlepiej przystosowany do rozpraszania ciepła, to ciepło jednak generują. I w związku z tym, na wysokości 30 tysięcy stóp fizyczny, fizyczny stealth przestaje odgrywać tak dużą rolę. Mówię specjalnie o fizycznym stealth. Dlatego, że w tej chwili coraz bardziej wchodzi się w maskowanie elektroniczne. I to maskowanie elektroniczne potrafi ten, to ciepło ma, ma. zamaskować? Nie, to nie ciepło. Potrafi magię zrobić. Czyli w jakiś sposób wpłynąć na radar przeciwnika, żeby nie tego nie wykrywał? No, tak. albo, albo wykrył go e, 10 km z boku. Mhm. Czyli ten elektroniczny działa. Elektroniczny generalnie e, e, nowe samoloty będą kombinacją cech fizycznych i, i wspomaganych e, e, zaawansowaną elektroniką. No bo ja się nad tym zastanawiałem, już dużo czytałem o tym stealth i opowiadałem i o F-35 jakiejś rzeczy, i później o tym, że teraz tak właściwie tak samo jest w F-16 dokładnie, że jest -35 to F-35 nawet... to nie jest samolot e, 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 myśliwski, jest to samolot wielozadaniowy przede wszystkim. Jest to samolot, który ma zadanie w, na mniejszych wysokościach w sposób skryty, podejść wykorzystując właśnie swój niski RCS, radar cross section. Podejść w sposób skryty do systemów dziwadowskich i w sposób efektywny eliminować te systemy. I to są, to, jest, to, są, to są te przewagi samolotów, takich jak F-35, bo na wysokościach powiedzmy do 200 tysięcy stóp jest bardzo dużo chmur, i systemy, systemy pasywne po prostu nie działają. W chmurach systemy pasywne nie działają, działają tylko systemy radarowe, i system stealth jest, jest, jest właśnie odpowiedzią na, na przede wszystkim systemy radarowe centymetrowe, decymetrowe. I do tego służą przede wszystkim samoloty F 16 i są piekielnie skuteczne właśnie do jak gdyby, przełamywania obrony yy, czy, czy systemów bazujących do przełamywania, przełamywania obrony powietrznej przeciwnika, ale tych systemów bazujących na, na ziemi. Nie? Dobra. Kończmy na tym etapie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, to zadam ci całą resztę pytań, które mam. Dziękuję. Dzięki. Jest jakieś miejsce, gdzie ludzie mogą cię szukać w internecie, które warto wspomnieć? Albo jakieś linki, cokolwiek? Twitter, LinkedIn, Fundacja Aliot, tam publikujemy. Ostatnio wydaliśmy, wydaje mi się, piekielnie dobry raport na temat wdrożenia samolotu F16 i rekomendacji związanych ze skutecznym wprowadzeniem samolotu 16, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że f 16 jest jedynym systemem skutecznie wprowadzonym, dotychczas. Teraz czeka nas wprowadzenie bardzo wielu różnych innych systemów i wydaje mi się, że, że nauka z wprowadzenia tego systemu, którym był samolot F-16, czy system F-16 do polskich sił zbrojnych, jest, i tak zwane lessons learned, że, że są bezcenne, Zespół redakcyjny to było bodajże kilkanaście osób. Wszystkie te osoby wprowadzały samolot 16 w bardzo wielu domenach, począwszy od, od infrastruktury, logistyki, obsługi, szkolenia, przemysłu. Jest tam bardzo wiele e, wspaniałych rekomendacji, e, które mogą efektywnie pomóc w prowadzeniu innych nowych, niekoniecznie latających, ale też pływających, jeżdżących na ziemi e, platform. I zrobiliśmy to w Fundacji Połaskiego, kosztem naprawdę dużego nakładu sił, no bo 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 trwał to rok, żeby żeby to zrobić w sposób dobry, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę fantastyczna fantastyczny zakres zasług wiedzy. Które, który, został, który został stworzony, odtworzony przez osoby, które brały udział we wdrożeniu w, w, w samolotu 16 i właśnie zrobiliśmy to w Fundacji Płockiego. fundacji, którą powołaliśmy z takim naczelnym hasłem odpowiedzia społecznej odpowiedzialności biznesu. I tam, to bardzo duża grupa ludzi realizuje się jako, jako, jako byli wojskowi, którzy po prostu dzielą się swoim wiedzą i doświadczeniem, jakby. Prowadząc procesy edukacyjne, po to, żeby społeczeństwo było troszeczkę bardziej świadome otaczającej rzeczywistości w tym środowisku bezpieczeństwa. Więc jest to, tak jak powiedziałem, jest to Fundacja Płaskiego i strona Fundacji Płaskiego i oczywiście Twitter. Coraz mniej. LinkedIn. Super, bardzo się dziękuję. Dziękuję. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro.